105 minut do godziny zero, czyli do meczu Polska-Estonia w półfinale baraży o Euro 2024. Dzisiaj dzień Wagarowicza, ale w studiu wszyscy się karnie stawili. Dawid Dobrasz, Meczyki, Janusz Basała i Meczyki. Dzień dobry. Rafał Gikiewicz, witamy bardzo serdecznie. Widzę Meczyki. Łucie, także Tomasz Włodarczyk, Meczyki. Dzień dobry. Witamy także was. Oczywiście na początku tego wideo poprosimy o łapki w górę. Za moment przedstawimy skład, w jakim reprezentacja Polski wystąpi dzisiaj w meczu z Estonią, ale zanim to informacja o naszym partnerze programu, którym jest Pilot WP, czyli platforma do oglądania telewizji online, w tym meczów barażowych reprezentacji Polski, gdzie chcesz i jak chcesz. W telefonie, na telewizorze lub w przeglądarce na laptopie, bez kabla, anteny i konieczności podpisywania umowy. Zatem zaczynamy na grubo, panie Tomaszu. Jeszcze może trochę poczekajmy, może tak? Zbierzmy trochę ludzi na naszym live'ie. Być może podajcie swój skład, jaki chcielibyście zobaczyć. Możemy wam powiedzieć, że jest co najmniej jedna spora niespodzianka w tej jedenastce, którą udało nam się to was uzyskać. Natomiast zostawcie nam jakiegoś jeszcze lajka i ja sobie spojrzę, czy ktoś trafi z tą niespodzianką. Także może jeszcze chwila, tak? Jeszcze z dwie minutki co najmniej. To w takim razie od ciebie, Dawid. Ty jesteś na czarno, już to też na czacie zauważono. Czy to jest jakaś próba przewidywania tego, co się wydarzy, czy tak po prostu pranie nie w ten dzień stawione? Tak, białe pranie się robi, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, ja jestem dzisiaj optymistycznie nastawiony, dlatego że mamy przełom po 4 latach, panie Macieju. Pierwszy raz od 4 lat zaczynamy rok kalendarzowy z tym samym selekcjonerem, co kończyliśmy, bo ostatnie lata to były Czechy, więc to była premiera Fernando Santosa, wiemy jak się zdarzyło. 2022 Szkocja, Czesław Michniewicz, 2021 Paulo Souza i pan Brzęczek, tak? Pan Brzęczek z Holandią 2020 i dzisiaj probierz zaczyna, więc jest jakiś optymizm w narodzie. Oczywiście to mówię z przekąsem, bo my powinniśmy być dzisiaj na Euro, a nie się martwić, czy Kosta Wasiliew gra, czy nie gra. No ale nie gra, na szczęście, może naród się ucieszy. Tak, niemal informacja dnia, można powiedzieć. Tak, informacja dnia, nie, że piłkarze zjedli śniadanie, tylko że 40-latek nie zagra z nami, nie walnie nam z wolnego. Do czego to doprowadziło, ale dzisiaj gramy ze 123. ekipą w rankingu FIFA. Spoglądam tutaj w notatki, to nas tyle ciekawostek przygotowało, tak. Że... No gramy dzisiaj z reprezentacją, która ma mniejszą ludność niż Warszawa, więc właśnie, nie wypada cokolwiek tutaj. Wow, niesamowita statystyka. Takie dzisiaj smaczki przygotowaliśmy. Nie wystrzelaj się, bo jeszcze godzina 40 do meczu, więc tak sobie spoglądam, Tomek, na czat. Kogo tutaj nasi użytkownicy proponują jako tę niespodziankę? Taras Romańczuk jest chyba najczęściej wymieniany. Taras Romańczuk, nie on. Ale to nie on, to nie on. Niespodzianką. Romańczuk, ty grałeś z Tarasem w jedzeniu, minęliście się. No ale tak wszyscy jakby stawiali na Tarasa, natomiast jednak co? Dobra, nie będziemy chyba już trzymać w nie. Dwie minuty minęły, dobra, jedziemy. To poprosimy, tak, o to zestawienie, a ty też się oczywiście możesz odczytać. Tak. Skład już taki, no... Z tego co wiemy, to taki skład będzie właśnie na to spotkanie z Estonią na Stadionie Narodowym, więc... Tak, w bramce Szczęsny tu bez zaskoczenia ustawienie trójką środkowych obrońców. Michał Probierz nie oszukiwał nas, że nie zmieni tegoż ustawienia. Jakub Kiwior od lewej, Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz. Jak widać, ta kontuzja nie była tak poważna. Na wahadłach Przemysław Frankowski i Nikola Zalewski, czyli zaufał tym zawodnikom, którzy dobrze spisywali się w ostatnim chociażby spotkaniu z Łotwą. W środku pola Piotrowski oraz Sisz, Piotr Zieliński ustawiony na pozycji numer 10, Lewandowski i Świderski. Taka jedenastka ma wyjść o godzinie 20:45 na spotkanie Polska-Estonia. Oficjalne potwierdzenie pewnie około godziny 19:30, ale jeśli chodzi o te niespodzianki, to chyba Bartosz Sliż taką największą, bo jednak postrzegaliśmy tego zawodnika. Nie, no chyba, ja myślę, wiesz co, inaczej, ogólnie zaskoczenia nie ma o tyle, że gdyby nie ta podróż ze Stanów Zjednoczonych, ale w sumie był już w poniedziałek wieczorem na zgrupowaniu reprezentacji Polski, to wydaje mi się, że po prostu Michał Probierz ustabilizował bardzo tę jedenastkę. Ktoś może z was zajrzeć, jak to wyglądało na mecz z Łotwą. Był na pewno Paweł Bochniewicz w wyjściowej jedenastce, no bo Paweł Dawidowicz kolejny raz leczył kontuzję. Natomiast wydaje mi się, że jednak zaufanie do ludzi, którzy zagrali w meczu z Łotwą w listopadzie. Pytanie właśnie, czy odnosisz bardziej do Łotwy, czy też do Czechów,
No bo na przykład tam była też... Łotwy, ja się, no, odnoszę, ja się Łotwa, odnoszę do Łotwy. Tak, Zalewski, Wieteska, świetne spotkanie. Tak, no ale Wieteska zaczął, wiesz, no, generalnie właściwie nie grać w swoim klubie, wypadł z podstawowego składu, ale cały ten front, jeśli się nie mylę, jest bardzo pięciu zawodników nie ma w porównaniu do meczu z Łotwą. No jedna zmiana to jest w bramce, wtedy zagrał Łukasz Skorupski, dzisiaj Wojciech Szczęsny, wiadomo, że on jest jedynką. Nie ma Mateusza Wieteski, nie ma Damiana Kiewicza. Szymańskiego, to już wiedzieliśmy wczoraj. Nie ma. No to dużo, jednak dobrze. Dobra. I nie ma Sebastiana Szymańskiego w podstawowym. Tak, no to składzie. Jednak faktycznie dużo, natomiast wydaje mi się, że tutaj na przykład Nikola Zalewski dostał to zaufanie od selekcjonera, między innymi dlatego, że właśnie w tym ostatnim meczu po prostu dobrze wypadł i zapunktował, a to też się wydaje mi się, że liczy i. Meczu z Łotwą nie było Pawła Bochniewicza. Właśnie. Wtedy był Tercet, kurde. Bednarek, Wieteska, Bednarek jako środek centralny. Bochniewicz był w meczu z Czechami. Okej, dobra. A właśnie... tak porównując do meczu z Czechami, bo też mam ten skład tutaj pod palcem. Wtedy Szczęsny w bramce, Kiwior, Bednarek, Bochniewicz, czyli tu jest jedna zmiana w obronie. Później Frankowski, Slisz, Piotrowski, Szymański, Zalewski, czyli nie ma tylko Szymańskiego, to jest druga zmiana. Bo wtedy Zieliński z kolei i Świderski, nie mógł grać. Lewandowski, okay, czyli w porównaniu do Czechów. Jest dużo mniej. Chodziło mi o mecz z Czechami, a nie z Łotwą w takim razie. I nerwy przed Estonią. Dokładnie, nerwy przed Estonią. Natomiast wydaje mi się, że Zalewski, bo tu się też zastanawialiśmy, on ostatnio gra mniej w Romie. Natomiast ta gra jeden na jeden, robienie przewagi, to co udawało mu się z Łotwą i te celne dośrodkowania w pole karne z takiej, powiedzmy, lecącej, nie stojącej piłki. Takie w pełnym biegu były bardzo groźne i tego będzie, wydaje mi się, dzisiaj od niego oczekiwał selekcjoner, ale tutaj dopuszczę chyba też już do głosu eksperta, profesjonalistę, czyli Rafała. Jak ty widzisz ten skład? No ja uważam, że przede wszystkim w tym meczu będzie Paweł Dawidowicz i Kuba Kiwior odpowiedzialni będą za te wprowadzenie piłki. Estonia będzie cofnięta, będziemy w ataku pozycyjnym. I uważam, że to będzie kluczem, dobre wprowadzenie, minięcie tej pierwszej czy drugiej linii, nawet fajnym podaniem po ziemi. Uważam, że też Piotrkowski, Kuba i Zielu będą wolnymi elektronami, będą atakowali przestrzeń za linią obrony, a Zalewski i Frankowski no, na bokach będą hasać. I tak jak uważam, dla mnie niespodzianką jest to, że Meciukesz nie gra, choć tak jak Tomek powiedział, Zalewski jakby bardzo dobre zgrupowanie miał ostatnie i w Romie nie gra dobrze. A na dobrą sprawę Meciukesz miał jeden dobry mecz w kadrze, więc myślę, że tutaj też to się obroni i myślę, że trener Probierz daje dla Nikoli po prostu kolejną szansę i liczy na te wrzutki w pełnym biegu, to co powiedzieliśmy, bo mamy Świdra, mamy Lewego, którzy w polu karnym będą czekali na takie piłki. Lewy się będzie mógł cofać, a Świderek dobrze się odnajduje w takiej roli podwieszonego, nawet napastnika, który będzie tylko sam w polu karnym, a Lewy będzie mógł się cofać i Zielem rozgrywać. Tak spoglądając i odnosząc się do tego, o czym mówisz, nie ma Matiego Kasza, jest Nikola Zalewski, to pokazuje chyba jedno, że bardziej sobie ceni i ważniejsze dla Michała Probierza jest to, co się wydarzyło w listopadzie w reprezentacji, a niekoniecznie to, co się działo w ostatnich tygodniach, Dawid, w klubach. No bo jednak Mati Kasz, regularna gra w Aston Villa na poziomie Premier League, a Nikola Zalewski łapał ogony w Romie, też ta gra w Romie nie wyglądała zbyt dobrze w ostatnim czasie, ale jednak chyba bardziej odnosi się do tego, co było w kadrze, a niekoniecznie ostatnio w klubie. Zdecydowanie, bo akurat jeśli mówimy o ostatnim zgrupowaniu, to wahadła były wygranymi tego zgrupowania. Tutaj te wahadła się powtarzają. No i Kuba Piotrowski faktycznie, bo to jest zawodnik, który jeszcze teraz sprawdziłem, w Ludogorcu gra identycznie na tej samej pozycji, jest tam kapitanem zespołu. No i trzeba przyznać, że no dał radę na tym ostatnim zgrupowaniu. No, ja oglądając wiele programów teraz, wielu ekspertów, no chyba nie widziałem u nikogo w pierwszym składzie Kuby Piotrowskiego. I to też jest ciekawa zmiana. Dawidowicz się nie spodziewał. Moim zdaniem my trochę to zdeprecjonowaliśmy, bo... A dlaczego? Nie, bo Michał Probierz na niego stawiał. Ale my patrzyliśmy też przez inny pryzmat. Ale wiesz, ale dobra, ale patrząc, tak do tego podejdzie. Patrząc tak na chłodno i logicznie, jeżeli spojrzymy na to, w jakiej formie jest Jakub Piotrowski w Ludogorcu, gra również w europejskich pucharach, strzela regularnie w reprezentacji, dał też, wydaje mi się, taki pozytywny sygnał Michałowi Probierzowi, więc tutaj selekcjoner, no tak jak mówię, powtórzę się jeszcze raz, kilku zawodników po prostu go nie zawiodło, więc cały czas dostają swoją kolejną szansę. Tak jak powoli sadzaliśmy na ławkę ze względu na minuty w Romie Zalewskiego, Piotrowski, no to
pewnie w naszej głowie też nie funkcjonuje jako taki piłkarz jeszcze stopu, więc zawsze wsadzamy tam chociażby Sebastiana Szymańskiego. A jednak wydaje mi się, że w tym rankingu, jeżeli zapytalibyśmy po tym meczu na przykład Michała Probierza, no to Piotrowski jest u niego najwidoczniej. Ale Dawidowicz na przykład, to z kolei bym nie powiedział, że on... No tylko dobre, nie, ale dobre wprowadzanie piłki... Dawidowicz byłby podstawowym obrońcą od początku tak, Michała tak, Probierza. To jest odpowiedź. Panowie, no dla mnie Piotrowski gra, no bo jeżeli dalibyśmy dzisiaj to Tarasa Romanczuka, no to dwie defensywne szóstki na Estonię, no przegięcie, no moim zdaniem. My jakby nie szanujemy na tyle Kuby Piotrowskiego, bo gra w lidze, w jakiej gra, ale to jest bardzo dobry zespół, gra w pucharach, strzela bramki. I w pucharach udowadnia. Dlatego chciałem powiedzieć, że gra w pucharach i naprawdę to jest typ na zawodnika, którego my będziemy dzisiaj potrzebowali, który potrafi pójść za akcją, potrafi strzelić bramkę. Jeżeli się byśmy grali z Holandią przykładowo, no to taki Taras Romanczuk, dwie szóstki defensywne jeszcze by się sprawdził. Ja bym się nie rozumiem, jakbyśmy grali na dwóch defensywnych, którzy mało strzelają, tylko mieliby przeszkadzać. Rafał, coś u trenerów takiego jak wdzięczność, nie? I dobra pamięć. To jak grałeś w ostatnim meczu czy przedostatnim meczu, wtedy mnie zawiodłeś, dzisiaj to powtórzę. To dotyczy i Piotrowskiego, i Zalewskiego. I Probierz tutaj rzeczywiście... No chce budować zespół. I twierdził, kiedyś zawsze mówił, że nie czas na eksperymenty, ale Romanczuk, mimo że to doświadczony piłkarz, gwiazda polskiej ligi i spisuje się dobrze, no byłoby to dużym eksperymentem, tak jak mówisz, i wtedy dwie szóstki defensywne, może nie defensywne, ale ludzie, którzy raczej grają do środka niż do przodu, no nie byłoby to zgrzytem w meczu ze Estonią, gdzie trzeba wygrać, trzeba strzelać bramki i masz dwóch takich napastników. Dwie szóstki w sensie. Tak, no tak, tak, tak mi się tak wydaje. Taras i Jagiellonia grają fajną piłkę. Samo powołanie jego to jest dla niego wielka nagroda. Absolutnie. Ale uważam to, co powiedziałeś, że Zalewski i Piotrowski dostają kolejny kredyt zaufania, bo grali naprawdę dobrze. On im to pamięta. Dla mnie to nie jest żadna niespodzianka. No i patrzymy na przykład na Świderskiego. No i trzeba sobie przyznać, że jeśli byśmy spojrzeli na formę, to on jest w najgorszej formie z całej czwórki napastników, ale nie ma tutaj kontrowersji, że on gra w pierwszym najlepiej funkcjonuje składzie z lewym. No właśnie, i to jest takie zaskoczenie, że z jednej strony patrzymy na formę i na dyspozycję. No bo... Pamiętam, jak pokazywaliśmy, Dawid, liczby goli w 2024 roku. Jednego gola ma Świderski, 7 właśnie miał, zdaje się, Piątek, 5 miał Buksa. Mili go więcej, tak? Tak, już nie powołany w ogóle na to zgrupowanie, ale jednak chyba tutaj ponownie odwołujemy się nie do tego, co w klubie, a do tego, co w kadrze. To jest Estonia i na przykład no jestem ciekaw się Zielińskiego, kiedy on ostatnio nie gra. To jest dla niego taki dzisiaj fajny poligon doświadczalny, żeby przy słabszym rywalu, kiedy rywal pewnie będzie stał bardziej z tyłu, no żeby pokazał to swoją jakość, że jest jednak piłkarzem na poli. Dla Zalewskiego też to jest szansa, no bo jeśli dzisiaj Zalewski nie da rady, no to dla nas też będzie znak, że przy ewentualnym drugim meczu, no to będziemy musieli szukać innych. Jakkolwiek by to nie brzmiało, to wierny żołnierz Probierza. To Michał go znalazł. Mówię o Karolu Świderskim. Dzisiaj to też jest z jego strony logiczne. Biorę piłkarza, któremu ufam, który dobrze gra, który dobrze funkcjonuje z Lewandowskim, a te jego ostatnie, powiedzmy, niewystrzałowe w nowym klubie, bo Verona to w sumie nowy klub, nie przekreślają go. Tylko, że ja bym też, nie zdziwiłbym się, jakby trener Probierz rozmawiał z Robertem Lewandowskim i się go zapytał, z kim lepiej funkcjonujesz, bo jednak Krzysiu Piątek to jest taki egzekutor, a Świder się cofnie, zabierze tego jednego stopera, zrobi miejsce, a w takim meczu to będzie potrzebne, bo Krzysiek Piątek z lewym by stali w tym polu karnym i tam naprawdę będzie... Czekaliby i dużo zawodników Estonii tam będzie, a jednak Świderek potrafi się cofnąć, lewy zejdzie, on wejdzie i uważam, że trener z doświadczeniem, taki jest Michał Probierz, nawet popatrzymy, jak wyglądają te treningi, jak zawsze grają sobie w dwa kontakty z Robertem Lewandowskim, ten kontakt widać, że jest fajny, mógł się zapytać, z kim woli, z kim lepiej się czuje. Myślę, że to jest normalne pytanie, będąc Robertem Lewandowskim w kadrze i mając taką pozycję, jaką ma. Tak, tak, i to nie chodzi o to o fochy, czy też nie, sposób, no, w jaki zarządza, ale no, mówisz szczerze, że chyba woli ze Świderskim, chociaż nigdy tego nie uzewnętrznia w wywiadach, no bo to trochę nie wypada, nie? Wiesz, wobec innych. No, wiadomo, jakim typem napastnika jest też Karol Świderski. Po pierwsze, to on rzadko zawodzi w reprezentacji Polski, a po drugie jest no jednak tym napastnikiem rozbieganym, właściwie można takim go nerwem, uznać nie? jako dziesiątkę w niektórych ustawieniach. W Weronie nawet chyba był na dziesiątce już ustawiany w tej swojej krótkiej przygodzie w Serie A, więc moim zdaniem to jest po prostu dobre wsparcie dla Lewandowskiego, a też w reprezentacji mam wrażenie potrafił pokazać taki charakter trochę piłkarza, mam wrażenie, podwórkowego, że on zawsze gdzieś znajdzie trochę przestrzeni, ustawi się między obrońcami, włoży nogę tam, gdzie trzeba i taki piłkarz jest niewątpliwie dla tej reprezentacji bardzo potrzebny. Jednak Buksa i Piątek to są zawodnicy, wydaje mi się, charakterystyką bliscy Roberta Lewandowskiego, kopie, a Karol Świderski jest jednak jego
no nawet też chyba fizjonomią trochę, jego przeciwieństwem. Więc takim uzupełnieniem idealne, można powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest po prostu na dziś optymalne nasze zestawienie i tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Na czacie spoglądam tylko na czat. Największą nieufność, właśnie, mam wrażenie, wywołuje wystawienie Nikoli Zalewskiego. Tak jakby już trochę jednak kibice zapomnieli o tym, co było z Łotwą, bo to było w listopadzie, więc sporo czasu minęło i chyba docierały informacje o tym, że jednak te ostatnie tygodnie, nawet miesiące w Romie były niezbyt udane. Ale oczywiście pytamy was na czacie, waszej ankiecie, jak oceniasz skład reprezentacji Polski? Powiem szczerze, po nad 1000 głosów, a bardzo podzielone opinie. 51% na tak, po awans jest moc, a liczyłem na inny skład aż 49% głosujących. Będzie także teraz krótki bloczek reklamowy. Kilka się takich pojawi, bądźcie czujni. Partnerami programu są telewizory Samsung oraz Media Expert. Dziś mamy dla was przygotowany kolejny konkurs z naszymi partnerami, ale o szczegółach powiemy niebawem, więc bądźcie czujni, bo pojawi się fajna okazja, żeby wygrać coś ciekawego, ale to w dalszej części programu. Oczywiście łapki w górę zostawcie suba na naszym kanale. Ja bym się tak jeszcze cofnął, panowie, do tego, co się wydarzyło wczoraj wieczorem, bo wczoraj wieczorem pojawiła się ta informacja, kto został w ogóle skreślony z kadry meczowej. Nie ma w niej Damiana Szymańskiego, Sebastiana Walukiewicza, Dominika Marczuka i Bartosza Bereszyńskiego. To też oczywiście jakieś komentarze wywoływało. Dla was kto był taką niespodzianką? Czy w ogóle tutaj to taki dosyć logiczny ruch i w sumie nic was nie zaskoczyło? Każde nazwisko można bronić i każde uzasadnić. No Marczuk, powołanie na wielki kredyt, na to, żeby, jak mawiał trener Łazarek, zapoznał się z zapachem stajni piłkarskiej. To w szatni, to w jego zrozumieniu stajni. Tak jest. Łazarek miał barwny język. Co do Bereszyńskiego, trochę rozumiem, nie rozumiem, bo podkreślano ciągle jego aktywność, jego wszechstronność, możliwość zagrania i tu i tam. Sam Michał Probierz opowiadał nam o tym, że tak, nie powołał Tomasza Kędziory, który, wiesz, ja widzę pewien brak jednak logiki. A Damian Szymański, który grał w dwóch meczach jesienią i wyborach na kolejne zgrupowania. Oczywiście ma do tego prawo selekcjoner, natomiast tak, no, Arkadiusz Milik występuje w podstawowym składzie, później znika już z reprezentacji Polski, nie dostaje w ogóle powołania. Też w tle jest, powiedzmy, to zamieszanie, że gdzieś nie włożył tego czytnika, który macie, tego GPS-a. Za to chyba głowami zapłacili też trenerzy przygotowania fizycznego w sztabie Michała Probierza. Później na przykład Damian Szymański występuje w podstawowym składzie w meczach eliminacyjnych, a w tym momencie ląduje na nawet z Łotwą zagrał. Bartosz Bereszyński, jest taka argumentacja ze strony selekcjonera, że to jest piłkarz uniwersalny, że on nam się absolutnie przyda, że może grać na prawej, na lewej stronie, w środku, jak trzeba, ma ogromne doświadczenie. Natomiast na końcu, no z tego co wiem, z trybun na boisko się nie da wejść, więc nie wiem, jak ta uniwersalność miałaby się na mają tak samo daleko, jak my ze studia. Dokładnie. No, więc natomiast czy robiłbym z tego jakiś wielki zarzut? Pewnie nie, no bo gdybyśmy właśnie, tak jak Janusz powiedział, wymienili te cztery nazwiska na jakieś inne, to każde można by pewnie obronić, że przydałoby się w tym meczu na jakimś etapie lub nie. Nie robiłbym z tego sensacji, natomiast taki delikatny brak logiki. Tylko, że ja, Tomek. Decyzyjności już kończę. Taką decyzyjność trochę klubową, mam wrażenie, Michał Probierz nam przedstawia, że forma jednak mocno na tu i teraz, jeżeli no trochę zjechałeś, trochę mi jednak nie pasujesz, wskakuje szybko na twoje miejsce ktoś inny. Adam Nawałka na przykład pracował inaczej, raczej konsolidował grupę. No z drugiej strony Nikola Zalewski. No tak, ale no bez przesady. On gra, on jednak występuje w Romie. Nie jest tak, że jest totalnie na bocznicy, więc też bym nie przesadzał. Jest w jakimś rytmie meczowym. Jest to taka probieżowa decyzja. No nie mówię, że zła czy dobra, ale w stylu Michała. Ja no w Jagiellonii 2 lata z trenerem współpracowałem, no właśnie, wy za dużo przywiązujecie wagi do tego, co on mówi, bo on uwielbia takie gierki. Tak. Naprawdę. On to chodzi, słowem, żeby pogadać. O to chodzi. Ja uważam, że to, że mówił o Bartku Bereszyńskim tak, to ja nie wiem, czy to nawet celowo tak nie mówił. Że... Wiesz, z drugiej strony, no, jest to też prawda. No jest uniwersalnym zawodnikiem. No, zagrał ale jest prawda. Cały mundial na lewej stronie. Widocznie w tym meczu też może nie jest nie mu potrzeba. Aż tak dlatego mówię, no to jest gra słowem. Trochę na pewno jest w tym prawdy, ale on dostosowuje zawodników do tego danego meczu. My gramy się z Estonią i nawet Szymański, tak, który się nie znalazł w kadrze. No po co kolejny defensywny pomocnik? Zgoda. Dlatego ja to tak na to patrzę, że jakby on jest
nowoczesnym trenerem i ustawia sobie puzzle tak, jak potrzebuje na dzisiejszy. Czyli nie zdziwicie czterech innych zawodników poza kadrą, na przykład na finał baraży? Nie zdziwi mnie. Tak. Czyli że to jest hierarchia na tu i teraz, na czwartek. Ja się nie zdziwię, jak Bartosz Salomon wyjdzie na mecz finałowy, bo będą silni napastnicy i uważam, że wtedy na przykład może on być środkowym. Albo nawet Janek Bednarek pójdzie. Ale grzebałbyś, na Kubę grzebałbyś w tak odpowiedzialnej formacji, grzebałbym, jak obrona? No grzebałbym, bo dostosowujemy się do, no, tak mi się wydaje, do Walijczyków. I zobaczymy, co się dzieje. O ile Walia wygra z Finlandią. Ale tak nam się wydaje. No, tak mi się wydaje. Miałeś kiedyś taką sytuację z Michałem Probierzem, że no właśnie gdzieś z was zaczarował, a później wyszło zupełnie inaczej. W ogóle fajny był ostatnio też wywiad Przemysława Frankowskiego z Krzyśkiem Marciniakiem w Kanal Plus. On barwnie opowiadał o tym generalnie, jak prezes, boże, trener trzymał ich tam mocno za koszulki, powiedzmy, czy za gardło i potrafił właśnie gdzieś tam śrubę dokręcić i ta dyscyplina była niezwykle mocna. Ja pamiętam, kiedy jechaliśmy nawet na Lecha Poznań, mieliśmy rozruch na wojsku obok i wiedzieli, że będą nas obserwować i w ogóle inny skład wystawił. Więc naprawdę, no z trenerem Probierzem odrobiliśmy minut 10 punktów. Ile razy podawał skład dziennikarzom lewy? Ale tak, to chodzi. Ustawienie, prawda? Raz słowem u niego to jest naprawdę coś fajnego, jest inny. Ale element warsztatu? No ja słyszę, że trener się zmienił, to wiesz. Nie, tak. Na pewno jest bardziej doświadczony, ma jeszcze lepszy warsztat, ale już wtedy w Jagiellonii było to widać, tak jak czy Bartek Pawłowski u nas w szatni, jak rozmawialiśmy, naprawdę było widać, czyli, że potrafi i ma ten fajny warsztat. Czyli Rafał, jak on mi mówił 3 tygodnie temu, że mu się podoba Malec z Pogoni Szczecin, to absolutnie nie mogę mówić. Hajda. Tak? Albo Hajda. Możliwe, że mu się podoba, no tylko, że to nie jest, wiesz, wybieg, żeby się podobał, tylko ma pasować. Chodzi mi tylko o to, co jak przedstawiasz Michała. To brzmi jak wypustka ze strony. No wiadomo, klasycznie. Nawet nie powiedziałbym, że bardzo wysublimowana, natomiast bardziej też bym to odbierał, że on pompuje piłkarzy z ekstraklasy. Że dobrze wyglądają. Obserwuje cię, dobrze wyglądasz. To jest po prostu komplement, niekoniecznie od razu symbolizujący powołanie za x tygodni. Po prostu też ten piłkarz się fajnie wtedy poczuje, że jest na jakiejś szerokiej liście. Inni dostają też impuls do pracy ciężkiej. Tak. To jest po prostu impuls. Wydaje mi się, to jest kwestia hierarchii jednak, o czym dużo Michał Probierz mówi. No bo Bartosz Bereszyński, wielu wydawało się, że jest jeszcze za Tomaszem Kędziorą. No to dzisiaj to widać po prostu. No Walukiewicz też mi się wydaje, że jednak dzisiaj jest za Bochniewiczem, za Dawidowiczem, być może Salamonem. Nie, no, Szymański też moim zdaniem się w kadrze. W takim razie ta hierarchia musi być bardzo płynna, skoro Damian Szymański jest 2 razy z podstawowego składu idzie na trybuny. I okej, okay, to co mówi Rafał, to ma jakiś sens. Po co tobie tylu defensywnych pomocników? Ale jednak idziesz z podstawowego składu od razu na trybuny. A Milik co? Dwa mecze zagrał, dzisiaj go nawet nie ma. Trybuny brzmi brutalnie. Tak, ale ja bym na tym nie chciał być. Ja wiem, że byś poświęcił. Tyle lat walczyłem, Janusz. Wszystko przed tobą. Natomiast nawet też przy tym stole Michał Probierz nam udowadniał, że on myśli, powiedzmy, w kategoriach konkretnego rywala i dostosowywania swojej taktyki i piłkarzy trochę też pod rywali, no bo tutaj kłócił się z nami, my się zastanawialiśmy właśnie, nie wiem, dlaczego Slisz lub Dziczek albo na odwrót. No to on wymieniał, że ten jest wyższy o dosłownie kilka centymetrów z Wyspami Owczymi. On się bardziej będzie nadawał do wyjściowego składu akurat na tego konkretnego rywala. Tutaj uznał, że właśnie takie zestawienie, na przykład z Piotrowskim w środku, między innymi Zalewskim po lewej stronie jest adekwatne do Estonii. Natomiast tak na zupełnie już jakby to spinając klamrą, no mam nadzieję, że to i tak na końcu nie ma żadnego znaczenia, no bo gramy z naprawdę beznadziejną reprezentacją. Jeżeli Mołdawia była słaba, to dziś aktualnie Estonia jest jeszcze 2-1 młodzieżówka, przepraszam. Janusz, masz coś ważnego nam do przekazania chyba. 2-1 młodzieżówka, 2-1 Izraelem? Tak. Na stadionie w Wiednie, ponieważ wiadomo, nie można grać w Izraelu, bo sytuacja... Przepraszam, że rozmawiam z kolegami na uczone tematy i słucham i staram się... Podzielono się bardzo. Rzucił na 2-1? Ale, tak, na 2-1. Kajetan Schmidt chyba. Rezerwowy. Poznańskie gole, tak, Dawid? No, na to wygląda. Maksymilian Pingo, teraz... Umiemy tam szkolenie. Tak. Wiecie, a z drugiej strony, ja tak patrzę na te nasze ustawienie, nie mam go, ale mam go w głowie, że Kiwior może grać na lewej obronie, Zalewski przejdzie do pomocy, a na prawej obronie będzie grał Frankowski. I przejdziemy na czwórkę. To też nie jest... Może nam pokażesz to przy tablicy. Ale czwórkę czy piątkę? Nie, no jak przejdziemy z... Nie, no zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego. No ja uważam, że od tych zawodników będzie dużo zależało, żeby tymi podaniami mijać tutaj... Poczekaj jeszcze chwilkę, to zmienimy tylko kadr, bo na razie to ciebie nie... Widzicie mnie?
Na razie tak, my ciebie ale widzimy, ale widzowie ciebie nie widzą, więc musimy jeszcze chwilkę poczekać, żeby podjechać, dojechać. Jak nam będziesz te klipsy ładnie przesuwał. Możesz też potem pokazać, w jaki sposób może poruszać się Karol Świderski w porównaniu do Roberta Lewandowskiego, jak to wszystko będzie się rozkładało, ale chyba cały czas jeszcze czekam. O, mamy teraz już kamerę na ciebie. Czyli tak, jak tu mówiłem, no, tutaj Kiwior, Dawidowicz uważam, że będą wprowadzali piłkę tutaj w te linie i będziemy mijali tutaj linię tych niebieskich, nie będziemy ich przesuwali, bo tu będzie za duży harmider. Też uważam, że ci będą dużo, dużo wyżej ustawieni, żeby tym jednym podaniem mijać tego zawodnika tutaj lewą nogą, dlatego tu zawsze lewonożny gra, tu prawonożny. Jednym podaniem będziemy mijali, tutaj jest napastnik, tak? Więc druga sprawa, Świderek może być tu, lewy będzie gdzieś krążył, Zielu też może krążyć. Piotrowski, Kuba z tego słynie i grał tak w pucharach, że nawet na tureckiej ziemi grał, mega się włączał w drugą linię. Właściwie operuje na dziesiątce. Tak, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, tu możemy zrobić teraz Kubę Kiwiora, dwóch stoperów, tutaj Franek przejdzie i możemy przejść do ustawienia takiego, albo możemy przejść równie dobrze, że Świder jest tutaj. Tak, że tak możemy zagrać. Przesuwa się do lewej i praktycznie cała ta formacja z trójką gra tak w Arsenalu, dokładnie. Idzie z nim do lewej strony i praktycznie robi się czwórka. Dokładnie, więc czwórka tutaj obrońców. I potem mamy te Ziela, który jest się w stanie włączyć, mamy Kubę Piotrowskiego, a po prostu szóstka, którym jest, będzie tutaj Ślisz po prostu sobie będzie asekurował to wszystko, choć uważam, że trener Probierz słynie tutaj z piątki, nie wydaje mi się, że zmieni to od razu zaczynając mecz. Przyszły trener, obecnie jeszcze bramkarz Widzewa, który ma wszystko obcykane. Jak gra Piotrowski w pucharach, jak gra Kiwior. Oglądałem, bo grał z tureckim klubem i naprawdę grał bardzo dobrze. I uważam, że to, co powiedział Tomek, no on w pucharach się wyróżnia, strzela bramki i dlatego też pewnie dzisiaj występuje u boku takich piłkarzy jak Zielu czy Lewy. Kaps Legikiewicza. No widzę tu Cymbergaj dominuje na czacie, żeby być dobry w tą grę nad morzem, z którą się wychodzi. Ale panowie, bo na czacie są dwa nazwiska, które najbardziej grzeją Widzę. Dlaczego nie ma Modera i Kasza? Można powiedzieć, proste, że nie jest zakochany chyba w Premier League. Ale kibic, no właśnie. No, albo... Jednak Mati i Kasz przedstawiciel. Ale Kuba Moder za kogo? No Piotrowskiego chyba. Albo on, albo zrobił teraz sondę na ulicy, to wydaje mi się... Kto jest wyższy? To jest wyższy, poczekaj. Obaj wysocy. Moder 191, Piotrowski 188. Nie zdziwiłbym się, gdyby Kuba Moder w tym meczu się pokazał na boisku. Ale wejdzie na pewno. Ostatnie pół godziny, co? Wejdzie na pewno. To jest taki chyba idealny rywal, żeby no, na przetarcie, tak pamiętamy. Dwa lata temu, też marzec, baraż ze Szwecją, Kuba Moder, dobry występ lub bardzo dobry, zresztą jak cały tamten zespół Czesława Michniewicza. Najlepszy chyba od lat właściwie mecz reprezentacji Polski. Takiego będziemy potrzebowali we wtorek, mam nadzieję, w Cardiff lub w Finlandii. Więc moim zdaniem Modern w tym meczu może się pokazać, ale chyba byłoby go, nie wiem czy nierozsądnie, ale to też nie byłoby super logiczne, gdyby on chyba tutaj od razu wskoczył do podstawowego składu. Na pewno był taką nadzieją, bo opiekował się nim powiedzmy Sebastian Mila, później pojechał też do niego Michał Probierz, zapewniając go z tego co wiem, że on powołanie otrzyma jeszcze dobre 2-3 tygodnie przed wysłaniem tych zaproszeń, więc na pewno te nadzieje w Moderze są. Druga rzecz, Mati Kasz to na pewno jest taki człowiek czy piłkarz zagadka, jeśli chodzi o reprezentację Polski, bo grając w topowym absolutnie klubie Premier League i prezentując się tam momentami naprawdę bardzo dobrze lub świetnie, czy za mocno? Maciek, świetnie to będzie za dobrze, łamane na bardzo dobrze. Tak, natomiast jednak to jest chyba prawy obrońca. On po prostu tutaj nam nie bardzo pasuje. Jasne, że potrafi zagrać ofensywnie, natomiast chyba ta lewa strona w Aston Villa jest zdecydowanie bardziej aktywowana. Czasem jako taki bardziej prawy pomocnik, bo oni też grali taką hybrydę. No. Pewnie bardziej prawy obrońca niż wahadłowy, zgoda, ale mimo wszystko to jest natomiast Aston Villa, nie ukrywajmy, Premier League. Że to zaufanie do Kasza od wielu miesięcy, to już nawet nie chodzi o Michała Probierza, ale od wielu miesięcy, od tego fatalnego meczu z Czechami, gdzie on szybko zszedł z boiska, kiedy my już po drugim knockdownie... W debiucie chyba mógł wylecieć jeszcze w pierwszej połowie, też była tak, natomiast no, ja jak pamiętam... On to, jak on Tomek to przyjmuje, jestem ciekaw, no bo wiesz, taki jest...
Przyjeżdża, więc wydaje mi się, że się nie obraził. Tak, natomiast tak, widziałem, że panowie w golfa sobie takiego rozkładanego hotelowego grali w tej grupie. Tam chyba Lewy, Bednarek, Kasz właśnie, czyli ta grupa też wyspiarskich zawodników. Szczęsny też chyba regularnie w golfa gra. Natomiast no, Mati Kasz też nam zbyt wiele nie dał w tej reprezentacji. Oczywiście oczekiwaliśmy od niego więcej. Może on jeszcze odpali. Natomiast wracam znów do tego meczu ze Szwecją. To był jego po prostu najlepszy mecz, jeśli chodzi o reprezentację. Tam był nawet bliski zdobycia bramki. Tak jest. Zapowiadaliśmy konkurs, więc teraz musicie nas słuchać uważnie, bo partnerami naszego programu są telewizory Samsung oraz Media Expert. I dzisiaj mamy dla was przygotowany kolejny konkurs, w którym do wygrania jest ten oto fantastyczny, przenośny projektor Samsung The Freestyle. O właśnie ten tutaj, który trzymam w ręce. Aby go wygrać, wystarczy wejść na nasz Instagram, wykonać zadanie konkursowe. A pytanie brzmi, pokaż, gdzie obejrzałbyś swoją ulubioną drużynę, używając Samsung Freestyle. Post ze zdjęciem lub filmem oraz komentarzem wrzuć na swoim profilu na Instagram, dodając odpowiednie oznaczenie. Więc zapraszamy na Instagram. Tam można wziąć udział w naszym konkursie. Tomek, na tutaj Dawid wytłumaczył, dlaczego nie ma Matiego Kasza i jakie są prawdopodobnie powody. A dla was mamy pytanie. Tak. Dla was mamy pytanie, tylko kogo wam ewentualnie brakuje w 11, jeśli kogoś. I tutaj Kasz i Moder. Tak, jest mowa o Moderze i Kaszu. Chciałem kontynuować jakby ten wątek. Moim zdaniem też jednak, patrząc na to, jak ostatnie mecze w reprezentacji Polski się układają, to Sebastian Szymański nie ma tych wysokich notowań u Michała Probierza na ten moment. Wiemy, że ma zniżkę formy zdecydowanie. Też w lidze tureckiej, w której ty, Rafał, grałeś. W ogóle tam jest ogromne teraz zamieszanie, jeśli chodzi o to, co się dzieje na boiskach w Turcji. To Fenerbahçe przecież też ostatnio zamieszane w takie bardziej MMA chyba niż mecz piłkarski. Więc okej, ta postawa Sebastiana Szymańskiego w tym nowym otwarciu z Wyspami Owczymi no gdzieś dała nam nadzieję, że może on wreszcie jakoś mocniej odpali. Natomiast no to się nie dzieje. Chociażby w tym kluczowym meczu z Czechami, gdzie się wydawało, że no taki zawodnik jest nam potrzebny, no to Michał Probierz go wstawił na boisko, no nie wiem, 5, 6, 7 minut. Jak to się nazywa? No ja byłem mega zaskoczony. Kłopoty bogactwa. Jeśli stać się, żeby nie grał Kasz i Sebastian Szymański, znaczy, że masz innych, nie gorszych i w takim meczu ich nie potrzebujesz, to w sumie obiektywnie dobrze świadczy o naszej drużynie, bo mieliśmy, pamiętasz, jesienne dyskusje, kiedy nie mamy drużyny, nie mamy zawodników, nie mamy nic. No jednak ta zima, wiosna jest o wiele bardziej optymistyczna i nieważne, czy Szymański zasługuje, czy nie, ale jeśli taki graczy, piłkarzy... Zgodzę się z tobą, że na pewno jeżeli coś nie szłoby po naszej myśli, no to zobaczcie, że nawet patrząc na ten skład od góry, możemy spokojnie rotować napastnikami, jest z kogo wybierać. Możemy zmienić dziesiątkę na właśnie Sebastiana Szymańskiego. Mamy Jakuba Modera, mamy Matiego Kasza. No Grosik na bok. Jest Grosik. Jeszcze na każdej pozycji masz opcję, która daje ci nadzieję na odwrócenie ewentualnie scenariusza negatywnego. Tak. Natomiast ja się dzisiaj negatywnego scenariusza absolutnie nie spodziewam. Trochę kontynuując, Rafał, ciebie aktywuje ten wątek Sebastiana Szymańskiego. Ty jesteś cały czas też na tej tureckiej ziemi, powiedzmy, jedną nogą, no bo to chyba tam cały czas duchem. Żona jeszcze, prawda? Tak, no jest, zresztą lecisz do Turcji. Jak tam on jest odbierany? No bo przez pewien moment było szaleństwo, teraz trochę się wystudziło. No nie ma tych goli i nie ma asyst. No rewelacyjny start. Tam wszyscy sobie cieszynki z Sebą już jakby robili, naśladowali go. Teraz no, słabsza forma, ale no, ja uważam, że i Matthew Cash i Sebek Szymański to jest trochę dwa ogniwa, które w tej kadrze nie dają tyle, co w zespole i argumenty za tym, żeby dzisiaj nie grali, uważam, że trener Probierz ma i to, co też rozmawialiśmy, uważam, że oni są odpowiedni na to, żeby z ławki wejść, nie odwrócić, ale dać impuls ofensywny, wnieść świeży jakby powiew na boisko, tak samo Kuba Moder, więc Seba Szymański to jest naprawdę specyficzny zawodnik i przy cofaniu się Zielińskiego i ciągle Zielek chce piłkę, Świder może to zrobić. Uważam, że Seba Szymański dzisiaj dublowałby tę pozycję i naprawdę mało by dał dla tej kadry. Tak jest moje zdanie. Czyli nie widzisz kogoś, kogo mógłby zastąpić w tym meczu? Nie widzę. Uważam, że Piotrowski będzie to lepiej robił, wchodził z drugiej linii. Tak samo... Większa dynamika, lepiej biega. Większa dynamika, tak. Większa dynamika. Uważam, że Sebek Szymański wejdzie, potrafi to rozegrać, ale nie zapominajmy, że Estonia będzie się naprawdę zaparkuje ten autobus
jeśli będzie ściśnięta w polu karnym. Ja tutaj jedną ważną informację przekażę, bo mówiliśmy, że koło godziny 19.30 będzie ten taki już oficjalny skład i ten oficjalny skład zgadza się z tym, który podawaliśmy. Skład, skład Tomka jest prawidłowy. Brawo, Tomek. Szczęsny Bednarek. Dobrze, Dariusz, Michał cię posłuchał. Kiwior, Frankowski, Slisz, Piotrowski, Zalewski, Świderski, Lewandowski. A wejdą metryki trenery. Kapitana. To już oficjalny trener profil pracuje. Piłka, który zaprezentował dosłownie kilkadziesiąt sekund temu ten skład. Więc wszystko się zgadza, potwierdzamy. Wydaje mi się, że kwestia braku Sebastiana Szymańskiego to chyba nie jest wzrost, bo jest najniższy w zespole praktycznie. O. Ale też mi się wydaje, że tak jak Giki powiedział, trochę inni zawodnicy są potrzebni nawet nie tyle na ten mecz, co na ten dwumecz. Tak. Zawsze taki Szymański może wyjść z ławki, jest kreatywny, może pomóc ci w kreacji sytuacji, też może wejść w pierwszą linię, w drugą linię, może pomóc, a dzisiaj po prostu jest potrzebny inny zawodnik. To jak dziwnie by nie zabrzmiało, to jest na plus reprezentacji, że stać ją na to, żeby wykorzystać go w innej konfiguracji. I że trener się nie boi. No. Absolutnie. Tak, tak jest moje zdanie. Znaczy też buduje Piotrowskiego, no to jest jego, będzie czwarty mecz w reprezentacji, widzi tego piłkarza. No też Damian Smek, widziałem, rzucił przed chwilą jego hitmapę, jak on gra w Ludogorcu, to on gra wbrew pozorom bardzo wysoko i jak pamiętamy tę bramkę z Czechami. Tak. No, tak, to powiedziano, będzie biegał i na pewno bardziej atakował, tak. W ostatnich meczach na 8 jest tam kapitanem, bo sobie jeszcze kliknąłem kilka meczów, jak on był ustawiony, no to tam Ludogorec gra w ustawieniu 1-4-2-3-1 i on pełni jedną pozycję z tych dwóch środkowych pomocników, ale no pamiętamy, jak padła bramka z Czechami, którą zdobył, no to on też był bardzo wysoko w momencie, kiedy gdzieś ta piłka spadła i potrafił ją tam uderzyć i no nie mówię, no też wzrost, no też na pewno jest jednak znaczenie. Okej, dzisiaj nasza linia defensywy to znak pod liczbą 189, bo wszyscy mają taki sam wzrost. Ja to sobie to zapisałem, bo wiem, Bochniewicz i Salomon Wyższy. 1,94 m, tak. Nie zdziwiło mnie, gdyby któryś z nich gdyby ta walia doszła do skutku, zagrać. No tak, no dlatego to, co Giki powiedział, że tu mogą być jakieś rozszady. No i odpukać też, żeby zdrowie dopisało, bo wiemy, jak to wyglądało. No Bochniewicz przecież w meczu z Czechami wyglądał nieźle, no ale 57 minut musiał zejść z kontuzją i tam potem też moim zdaniem trochę trener się pogubił, bo wprowadził Pedę, potem go ściągnął. Chyba jak dobrze pamiętam, tam już moim zdaniem trzeba było zagrać bardziej ofensywnie, bo potrzebowaliśmy ten mecz wygrać. Więc też się trener uczy, jak to powinno dzisiaj wyglądać, takim zarządzaniem meczem i na pewno ma pomysł na te zmiany, bo wydaje mi się, że taki Grosicki też dzisiaj na boisku się pojawi, bo jednak jest to piłkarz w formie i gdzieś też możemy go... W reprezentacji nie można się uczyć, ja surowo na to patrzę, bo było dobry szkolny, ale w lidze, ale nie w reprezentacji. No ale to ta zmiana powrotna, no wtedy trener to tłumaczył w taki sposób, a moim zdaniem to nie była dobra decyzja, gdzie my musieliśmy atakować, a jeszcze próbowaliśmy, nie wiem, czekać na lepszy moment w tym spotkaniu i on nie nadszedł ostatecznie. Ponad 5000 osób nas ogląda, bardzo nam miło. Oczywiście poprosimy o łapki w górę i o subskrypcję naszego kanału. W identycznym gronie spotkamy się tuż po meczu, ale tych programów oby przed finałem baraży będzie jeszcze całe mnóstwo, więc kliknijcie suba. Odwołam się tym razem nie do twojej tureckiej przygody, tylko do czasów pracy z Michałem Probierzem. Rafał, bo tak już od początku tygodnia, może nawet dłużej, mówimy, że to będzie najważniejszy mecz dla reprezentacji Polski od wielu, wielu miesięcy, ale to być może jest nawet najważniejszy mecz Michała Probierza w trenerskiej karierze. W trakcie tej kariery klubowej, kiedy ty z nim współpracowałeś, jaki on był przed ważnymi meczami? To jest raczej taki człowiek, który wprowadza dużo spokoju, czy tak chodzi nerwowo, choćby po szatni, czy jeszcze w hotelu przed meczem, jaki to jest człowiek właśnie w takich ważnych momentach, kiedy się pewne rzeczy decydują? Myślę, że trener, który wie, co chce, trener, który potrafi przekazać zawodnikowi założenia taktyczne i potrafi też, mimo tego uważam, że jest w kadrze Polski i w kadrze mamy zawodników, którzy grają w wielkich klubach, potrafi ich zmobilizować dodatkowo. Uważam, że już w 2010, 11, 12, jak ja byłem w Białymstoku, widać było po nim, że ten warsztat ma nieprzeciętny, trochę wyższy niż trenerzy jakby w tamtym czasie. Bardzo dobre treningi, bardzo intensywne treningi, bardzo dużo wymagał, bardzo dużo zakazywał. Żeby ci piłkarze nauczyli się profesjonalizmu, nauczyli się funkcjonować w szatni piłkarskiej i myślę, że naprawdę no, zrobił wielki wynik z Jagiellonią w tamtym czasie, bo to odrobienie minus 10 punktów to nie było łatwe, zdobyliśmy Puchar Polski i uważam, że może dzisiejszy mecz to nie jest najważniejszy, myślę, że najważniejszy to będzie we wtorek. Ale żeby go zagrać, to trzeba dzisiaj wygrać. No tak, ale no z całym szacunkiem widzę, Łódź pokonałoby Estonię. No naprawdę. No nie możemy się obawiać takiego przeciwnika. Ja szanuję każdego, naprawdę, ale personalnie nawet jakbym zestawił chłopaków, których mam w Łodzi w szatni, no to na każdej pozycji myślę, że przerwy powinno być podawane. Estonia naprawdę, miała naprawdę beznadziejne eliminacje. Jeden punkt, punkt na Azerbejdżanie. Dziś pewnie, jeżeli ktoś w Szwecji jakimś cudem odpaliłby, nie wiem, telewizję, która pokazuje nawet skróty i zobaczył, nie wiem, barażowy mecz
Polski z Estonią, no to by się zdziwił, jakim cudem my, mając bodajże 9 w ale obcokrajowcy w szatni się pytali, dlaczego my gramy z Estonią. Naprawdę, my dzisiaj rozmawialiśmy o tym, bo mało kto sobie zdaje sprawę. No tak, jest ta, powiedzmy, magia. I Boniek ostatnio na Twitterze pisał chyba właśnie magia w tym kontekście narodów, magia Ligi Narodów. Szanujcie Ligę Narodów. My właściwie 2 lata temu wiedzieliśmy o tym, że zagramy co najmniej w barażach. Niektórych może to dziwić. Jest to taka furtka, która zdecydowanie daje wejście tylnymi drzwiami. Być może my będziemy z niej, choć mam ogromne wątpliwości, korzystali podczas eliminacji do Mistrzostw Świata, bo przypomnijmy, że na jesień gramy w Lidze Narodów, ale w ekstremalnie trudnej grupie. To też jest taki być może teraz moment, żeby podnieść nieco rangę tego marcowego zgrupowania, bo dzisiaj absolutnie trzeba wygrać, bo rywal jest słaby. Jeżeli no my będziemy mieli problemy dziś, no to się skompromitujemy. Myślę, że najchętniej to, nie wiem, gdyby Lewandowski coś się trafił lub trafimy ogólnie kilka razy, no to zejdzie już po pierwszej połowie, bo trzeba się szykować na wtorek. Natomiast całe to zgrupowanie, naprawdę wydaje mi się, że za mało mówimy o tym, jak jest kluczowe dla przyszłości reprezentacji Polski w kontekście kilku następnych lat. Jeżeli my nie awansujemy na Euro, to zjedziemy na pewno bardzo mocno w rankingu. Nawet jakbyśmy awansowali, no to prawdopodobnie tych punktów zdobędziemy mało, no bo jest to grupa, jaka jest z Francją, Holandią i bardzo silną Austrią, która zresztą grała z Estonią w grupie i zdobyła 19 punktów w tych eliminacjach. Natomiast ranking plus Liga Narodów, w której też gramy, bo mamy losowania coraz gorsze ze względu na naszą pozycję i koszyki, nie tak jak było za Nawałki, gdzie byliśmy losowani z pierwszego i to dawało nam pewnego rodzaju przewagę. To był taki pewien myk, który robił Boniek z Nawałką, że graliśmy towarzyskie tylko ze słabymi po to, żeby nabijać ranking i on nam dawał pierwszy koszyk. Teraz się drużynę budowało. Teraz jesteśmy w sytuacji, gdzie jeżeli nie awansujemy na Euro, Liga Narodów będzie mega ciężko z Portugalią, Chorwacją i też odbudowaną Szkocją, która jest teraz naprawdę silnym rywalem. Jeszcze już jest na Euro Szkocja. Jeszcze w rankingu FIFA za naszymi plecami, bodajże 2 miejsca niżej. Natomiast za moment pewnie nas przeskoczy ze względu na to, że oni są na Euro już na 100%. Zmierzam do tego, że tak, na jesień, jeżeli się nie poprawimy nagle, jeżeli nie będzie skoku jakości, możemy spaść do Dywizji B. Możemy swój ranking obniżyć do takiego, to byłby ekstremalny przypadek, gdybyśmy spadli do trzeciego koszyka, od listopada będzie liczył się ranking w podziale na koszyki do losowania eliminacji mundialu. Ale nawet już ten drugi koszyk będzie... Ale mitem jest trochę, że ten rozszerzony mundial nam jakoś bardzo pomaga, bo tam będzie... jest tylko 3... Ja tak słucham więcej... Tomka na czarno się wybrał, będzie... taki pesymistyczny. Tylko zmierzam właśnie do kluczowego, zmierzam do kluczowego momentu. Nawet drugi koszyk to jest potencjalnie i tak no, ekstremalnie trudna droga do mundialu, gdzie mogą zagrać tam Indie, na przykład, nie wiem, Chiny i takie zespoły, gdzie normalnie byśmy nie przypuszczali, że mogą na Mistrzostwa Świata pojechać. Z pierwszego koszyka wiadomo, na kogo można trafić. Francję, Hiszpanię, Portugalię, Chorwację i tak dalej, i tak dalej. Natomiast awansują na mundial tylko zespoły z pierwszego miejsca. Będziemy mieli 12 grup, więc 12 automatycznych awansów. Na mundial jedzie 16 drużyn z Europy. Czyli 4 euro. 4 miejsca takie przez baraże, więc będziemy mieli tak, półfinały baraży znowu. 12 zespołów z drugich miejsc będzie grało w barażach, plus tylko 4 z Ligi Narodów. Potencjalnie my możemy z tej dywizji A zapewnić sobie właśnie miejsce już w barażach na jesień. To będzie paradoks, że zagramy eliminację, a pewnie skończymy w barażach już poprzez Ligę Narodów. I zobaczcie, jak trudno będzie trafić do mundialu właśnie znowu przez półfinały i finał, gdzie my bardzo rzadko wygrywamy kluczowe mecze takie jak ze Szwecją. Ta spirala może się nakręcić do takiej sytuacji, w której jest chociażby Norwegia od 2002 roku nie grająca na żadnym turnieju. 11 eliminacyjnych turniejów czy rozgrywek. Oni ale nie awansowali ani razu. Ale oni mają naprawdę dobry zespół. Była kiedyś klątwa, Bońka będzie chyba klątwa. Zaczęło się. Ja chciałem tylko zapytać. Czy po takiej przemowie piłkarze wyszliby i zlali Estonię, jakby Tomek nałożyłbym słuchawki. Jak nie, to będzie gorzej. Zaczęło się w 2002 roku, gdzie Norwegia była losowana z pierwszego koszyka, między innymi z Polską i skończyła między innymi wtedy chyba nawet za Białorusią. 11 tak. Później turniejów dalej oni nie mogą się pozbierać z tego, że wpadli w taki korkociąg, spirale, gdzie trafiali w barażach między innymi
na Hiszpanów. No i co? I w łeb nie grają na kolejnych turniejach. Przecież potrafiła Belgia nawet. To też Michał Trela podkreślał na takim ciekawym artykule na Weszło. Belgia, kiedy złapała złą falę, niską falę, 5 kolejnych turniejów nie potrafiła przebrnąć przez eliminację, bo spadła w rankingu, losowana była z niskiego koszyka. Więc tylko zmierzam już kończąc do tego, że możemy naprawdę wpaść w taką spiralę w kilka miesięcy przez te zmarnowane eliminacje, w której grupa była absolutnie śmieszna. No, trzeba było awansować z drugiego miejsca. Była absolutnie śmieszna. Dziś jesteśmy w takim momencie, gdzie ten marcowy terminarz jest absolutnie kluczowy. Już nawet nie dla Euro 2024. On jest kluczowy dla rankingu, gdzie możemy naprawdę za moment modlić się o to, że zagramy w jakimś dużym turnieju. W Euro pewnie będzie łatwiej, ale mam obawy, że na Mistrzostwa Świata przez jakiś czas nie pojedziemy. Była kiedyś przemowa Dariusza Szpakowskiego chyba podczas... Napij się wody! To jest niesamowite. Nie, po czymś jeśli takim nie awansuje reprezentacja, ostatecznie trzeba będzie... Zadrzałby nogi, tak, nawet lewemu, co? Ale to jest prawda, no bo... Ale jak, sama prawda. No. Jak my nie awansujemy, to my się zakopiemy i będzie jeszcze gorzej, a jakby to się wydarzyło, to będzie taka... Dawid, ty już jesteś ubrany w razie czego na pogrzeb. Żeby tak dać chwilę oddechu, to ja tutaj spieszę z informacją, bardzo ciekawą ofertą od naszego sponsora, od sponsora także kadry, czyli firmy STS. Jest to kurs 200 na wygraną Polski w meczu z Estonią. Do wygrania jest 400 zł za postawione 2. Jeśli zakład wejdzie, czyli biało-czerwoni triumfują w regulaminowym czasie gry. Szczegóły akcji znajdują się w linku w opisie programu. Tam też zapraszamy. Spoglądam także na czat. Tam się odzywa redaktor Radosław Przybysz, który dzisiaj jest na Stadionie Narodowym, z którym będziemy się łączyli. I on tutaj taką duża dawka realizmu. Przypominam tylko, że w październiku nie umieliśmy pokonać u siebie Mołdawii. Nie jesteśmy w pozycji do lekceważenia rywali. Ale wiesz, to już było dawno, trenom minęło. Jak to my, nasza duma pokazała. Dobrze, tak. Z nożem na gardle to jest to, co mamy. O właśnie, tak jak Janusz powiedział. Nóż na gardle to jest to, co zabrakło tylko kogoś. A to prawda. Strzeliłby decydującego gola. Właśnie z tych wielu sytuacji, które były, bo tam Michał Probierz chyba zwraca uwagę, ile strzałów oddaliśmy, jakie XG i tak dalej, tylko problem z tego, że nic poza remisem z Mołdawią wtedy nie wyniknęło, ale tak sobie przeglądałem mecze Polaków z rywalami spoza czołowej setki rankingu FIFA, no to z ostatnich meczów wielu, tylko i wyłącznie ta pojedyncza wpadka z Mołdawią. Pozostałe mecze wygrywane z reguły bez większych kłopotów. Tam chyba z ostatnich 7 meczów bilans goli 19-1, 6 zwycięstw, nie, no, 1 remis. No. Nie, dziś jest jakby kluczowy moment, natomiast... Ale jest nutka taka, wiesz, zawsze. Ja nie, ale tylko prawie. Dlatego, że nie, mieliśmy tą wpadkę. Nie wyobrażam sobie, jakby to jest Mołdawią. Wydaje mi się, że po prostu przez to, że już raz dostaliśmy z takim przeciwnikiem, no to była porażka z najniżej notowanym. Tak. Najniżej notowaną drużyną w rankingu, więc ten strach jest naturalny. 2-0, Tomek. Natomiast no jednak jest takie odbicie też w formie, wydaje mi się, tych zawodników, jeśli chodzi o kluby. Też moim zdaniem nawet mowa ciała Roberta Lewandowskiego w tych ostatnich wywiadach, gdzie on potrafił strzelać takim rywalom jak Napoli, jak Real Madryt, jak Atletico, on też złapał, wydaje mi się, taką nową pewność siebie i tutaj wyjdziemy już z zupełnie innym nastawieniem. No, tak jak mówię, nie wierzę w kolejną katastrofę, no bo jednak też te statystyki są jakie są. No nie da się chyba ale cynicznie zagrać. Wiesz, że katastrofy najlepiej się sprzedają. Tak, to ale krótkofalowo, Janusz. Krew na pierwszej stronie. Pewność siebie, szacunek do rywala, tak, nie arogancja. No nie, no 4-5-0 się wygrywamy i we wtorek jest finał. No panowie, no, no naprawdę szacunkiem dla Estonii. Ale to, mamy co lewego w formie, mamy naprawdę bardzo mocny zespół. Wszyscy mówią, że ta atmosfera jest dużo, dużo lepsza niż była. Właśnie, mam nadzieję, że robię nie trochę niepokoj. Jeden z ludzi z PZPN-u ważnych mówił, że takiej atmosfery jeszcze nie było. Jak ja słyszę o atmosferze, to myślę, zobaczymy, co będzie na boisku. No bo to jest takie trochę klajstrowanie rzeczywistości. Wiesz, że nie trzeba się kochać w szatni, lubić z kolegami, trzeba wyjść i jeden cel osiągnąć, czyli wygrać. Co tak, ale mi powiedział trener Strzelec z Freiburgu, że jak jeden wyjdzie przed meczem na boisko i powie, że jest słabe boisko, i to powie na głos, to wszyscy w to uwierzą. Więc jak może jeden powie, że jest bardzo dobre, to powie, no tak, to wszyscy w to uwierzą. Może i tak. Ja nie sądzę, to wczoraj. Ale uważam, że po słabych ostatnich meczach ta atmosfera nie była dobra. Nie. Teraz przyjeżdżamy i naprawdę musimy być scaleni, żeby te dwa mecze wygrać. I myślę, że Grosik, Lewy, Wojtek Szczęsny zdają sobie sprawę, to nie tylko jak będziemy w tych koszykach losowaniach wyglądali, jakie będą ich kolejne miesiące w tej kadrze. Bo no, jeżeli byśmy, nie daj Boże, była katastrofa, w co nie wierzę, to naprawdę niektórzy zawodnicy no, będą z tą kadrą się musieli żegnać. No.
Migdał nam przed chwilą skład Estonii. I Dawid, ty jesteś fantastycznie przygotowany. Czy chcesz go przeczytać? Czy to jest skład, który już wcześniej też analizowałeś? Może aż tak dokładnie jest dużo ciekawostek o Estonii. Słyszeliśmy, że jest to w porównaniu do Warszawy, tak? Aż tak nie. Wielki nieobecny jednak. 1,86 Warszawy. Ciągle Kosta Wasilik nie ma w głowie bramki jak w wieku 32 lat strzelał z rzutu wolnych. Mają wyjść takim ustawieniem, jak mniej więcej my. Oni też grają wahadłami, natomiast to, o czym mówiliśmy, no te boki to będą raczej zaparkowane w piątce. Mam na myśli tutaj ustawienie linii obrony i bardzo nisko w polu karnym. No i co będzie można w takiej sytuacji robić? No jednak to jest wtedy trochę dośrodkowia, tak jak się mówi o drużynach Michała Probierza, że trzeba będzie po prostu dużo tych wrzutek w pole karne robić, no bo nie będziesz mógł rzucić piłki za plecy przeciwnika. Trudno takiego rywala napocząć. Ale i Nikolaj i Frankowski dobrze to robią. Ale trudno takiego rywala zdecydowanie napocząć, kiedy on ci stoi właściwie całą drużyną w No tak, dlatego ramce. Mamy to, co rozmawialiśmy. No, mamy Kubę Piotrowskiego, który może z drugiej linii atakować. Mamy Zielka, mamy stoperów, którzy będą dobrze wprowadzali piłkę i to też rozmawialiśmy. No, myślę, że będzie kluczowe te pierwsze pół godziny. Jeżeli ich napoczniemy, no to będą musieli zmienić swoją taktykę czy plan na mecz. No bo to, co chyba wszyscy się spodziewamy, no zaparkują autobus, nie będą grali trójką, tylko piątką z tyłu, tak? Plus dwóch defensywnych pomocników i to będzie 7 osób będzie przeszkadzało, dwóch, trzech będzie gdzieś na kontrę biegło, czy łapało stały fragment gry, długa piłka i do tego też mamy bardzo wysokich obrońców, którzy będą musieli walczyć o te długie piłki, no bo nie spodziewam się, że Estonia będzie od tyłu rozprowadzać piłkę. Jeszcze jedno, zawsze my mieliśmy problemy z drużynami, które wysoko nas i szybko wychodzą. No tego się nie spodziewam, że Estonia nagle, nie wiem, rzuci piłkę i wszyscy... Ale wiesz, ale Mołdawia na narodowym tak właśnie wyszła. Tak, to był ten klucz, żeby od razu nas zaatakować ale agresywnie, tak wysoko. No tak, Czechy, no wszyscy tak wychodzili. My mamy problem, klucz, jak nas się naciśnie. Żeby nas przestraszyć. Jak się otrząsnąć tego, tak. Nie? Piłka nas sparzy, natomiast no myślę, że dzisiaj jednak to my od początku przejmiemy tę inicjatywę. Jeszcze tak zmierzam do słów Michała Probierza z któregoś z wywiadów, może nawet u nas, że on by chciał zobaczyć reprezentację Polski, która oddaje więcej strzałów z dystansu, a taki rywal jak właśnie stoi ci albo w polu karnym, albo tuż przed swoją bramką, gdzieś przed szesnastką, no to być może to jest akurat taki moment, gdzie trzeba będzie właśnie głęboko wejść w ten zespół, ustawić w polu karnym, cofnąć piłkę i spróbować tych uderzeń z przed pola karnego, sprzed 16 metra. Więc zobaczymy, może to też będzie jakaś taktyka, jakiś sposób, żeby złamać dzisiaj przeciwnika. No dzisiaj kilku piłkarzy może wygrać, bo tylko o to chodzi, żeby pokazać się z dobrej strony na tle słabego rywala i zacząć może coś budować, bo tak jak patrzymy na tę linię defensywną dzisiaj, no to może być jakiś strzony. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Wojciech Szczęsny w swoim 80. występie nie zanotował 34. czystego kąta. No byłoby przykro, panie Łukaszu. Panie Rafale, oczywiście. Ja tutaj... Do puszki wrzuć za to. Dobra. Chodzi mi o... Tak od lat się mylą? Tego nie zapisałeś w zeszycie, już przygotowałeś się od rana, pisałeś, ale... Bazgroły. Ale nie widzę takie duże litery, Rafa. Tak, są cały czas zapisz. Łukasz, więc na czacie musiałem się pomyśleć ładne imię, tak. Tak. Nie, no na pewno, no grając z Estonią, Wojtek, tak mi się wydaje, no pewność siebie, uważam, że zaczniemy z grubej rury, zrzucimy się na nich, żeby jak najszybciej strzelić bramkę i nam mecz się ułoży, to my będziemy tą grę prowadzić. No to, co ty powiedziałeś, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy się obawiali Estonii, żebyśmy się obawiali, że oni będą nas atakować, presować czy oddawać strzały na naszą bramkę. To, co też powiedzieliście, z drugiej linii strzały, czyli Kuba Moder czy Sebek Szymański, którzy wejdą, potrafią też bardzo dobrze uderzyć. Karolek Świderski potrafi też się wycofać i lewą nogą zawinąć lewy, tak samo z tego słynie. No uważam, że nie mamy się czego bać i to jest kwestia, kiedy strzelimy tą pierwszą bramkę i naprawdę szanuję przeciwnika, ale ta pewność siebie to nie jest arogancja. No, wygramy się z nimi i naprawdę myślimy o wtorku. Ja kupuję w pełni te twoje przekonanie o wysokim zwycięstwie. Karl Hein to jest bramkarz reprezentacji Estonii. Słyszałeś coś o nim może, Rafał? Czy nigdy się tam w ja świadku bramkarskim... Ja bym się zapytał tutaj kolegi, czy ma jakieś notatki, czy on jest na zawodowej umowie, czy gdzieś pracuje? W Arsenalu dorosłym nie zadebiutował dotąd, więc tylko mecze w Premier League 2, jak sobie patrzę, i w EFL Trophy. To nawet nie jest Carabao Cup, tylko ten niżej pułap, więc zawodnik, który gra głównie w drużynach młodzieżowych. Ale dobrze, to w takim razie tego wątku nie będziemy kontynuować. A jak piłkarze podchodzą do takich meczów właśnie ze słabeuszami? No bo jakby nie patrzeć, to jednak Estonia jest tam, gdzie jest poza setką rankingu, 1 punkt w 8 meczach w eliminacjach. To jest takie na pokaz, że jak się wychodzi do dziennikarzy i przed meczem mówi, no musimy szanować, musimy być skoncentrowani, ale w duchu wiesz, nie no, oni są słabsi, my musimy po prostu ich... Wiesz co?
z nimi wygrać 3-4-5-0, czy to faktycznie tak bywa, że różnica, to nie jest na pokaz? Różnica jest jedna. No, z wielkim przeciwnikiem, z bardzo dobrym zespołem nie masz nic do przegrania i wychodzi się, cieszysz grą. Podam przykład Widzew z Legią, który 24 lata Widzew nie wygrał. I powiedzieliśmy, wychodzimy... Aż kupili bramkarza i wygrali. Nie kupili, bo wszedł za darmo. No dobra, stawili do bramki. Nie ma transferu za darmo. Tak, nie ma transferu za darmo. Do bramki. Ale nie, no chodzi o to, że przykładowo jak byłem w Augsburgu, graliśmy z Bayernem Monachium, no to nie mamy nic do stracenia. Jeżeli przegrasz 5-0, to powiedz, że Lewy był w formie. Okay. A jeżeli Bayern przegra z Augsburgiem, to jest wielkie wow. No to tak samo Polacy, jeżeli my gramy z Estonią, to nie jest kurtuazja, że musimy ich szanować. Bo musimy ich szanować, bo jeżeli my przegramy, to będzie skandal na całą Europę. Wielkie wow. Jak to Polska mogła przegrać z takim przeciwnikiem? Przegrać fair, czy ale trzeba grać fair i my Polacy mamy na pewno plan z trenerem Probierzem na czele i jeżeli my go zrealizujemy, to my ten mecz wygramy. No nie ma słabe uszy, nie ma tak, że przed jakimś meczem lekceważysz, nie przygotowuje się, nie ogląda skrótów, nie masz odprawy o stałych fragmentów, czy jak się zachowują w obronie, czy w przejściu z obrony do ataku. No nie ma czegoś takiego teraz, no bo naprawdę dobrze stojąc, przesuwając możesz zrobić problemy tym najlepszym, ale jeżeli masz umiejętności indywidualne i masz tą chęć wygrania, no to jesteś w stanie pokonać wszystkich i naprawdę to nie jest kurtuazja, ale w piłce nożnej jesteś pokonać w stanie wszystkich i też przegrać z każdym. Wielu trenerów ma pokusę przekombinowania. Akurat tutaj to Michał wystawił drużynę taką, powiedzmy, realistycznie zbudowaną i w oparciu o swoje przeświadczenia, o tak nawet powiedziałbym wieloletnie kontakty, wie jak na ich stawiać, ale czasami takie przekombinowanie szkodzi. Ale wielu dziennikarzy jakby mówiono, że tak, że czwórko, żebyśmy grali, tak, bo Kuba Kiwior ale gra na lewej. A, nie, tak, tylko że ja uważam, że trener Probierz jakby jest wierny temu, co chce grać. Na razie nie mamy tego dużo czasu, żeby to zmieniać. Jakbyśmy zagrali czwórką, by nie wypaliło, w drugiej połowie przeszedłby na piątkę i by mówili, a po co zmienialiśmy? Tak. Więc zawsze łatwiej jest... Słuchaj, wiadomo, że lewo obrońca przed meczem miała postać rzeczy. No. Bo go ale nie było i szukaliśmy... Ale teraz jest. No teraz jest właśnie, więc dlatego jest ta dyskusja, że można... Jest lewy obrońca, ale zagra nie lewej obronie. No pół lewego zagra. No pół, no tak ale prawie. To, ale co mówiłeś, że może nie takiego jest tak hybryda, no to no, też jest jakiś rozwiązanie. No tak mi się wydaje. Tak, natomiast często jak się rozmawia z piłkarzami, no to my oczywiście podnosimy systemy, te systemy, taktyki, ustawienia. Natomiast no, jeżeli jesteś dobrym zawodnikiem, to przesunięcie się i ustawienie w czwórce, w którymś etapie rozgrywania meczu, też nie jest jakąś wielką filozofią. No grasz na co dzień, trenujesz na co dzień różne rozwiązania, różne ustawienia, więc jestem przekonany, że jeżeli będą chcieli przejść hybrydowo właśnie na ustawienie z czwórką obrońców, to się bez problemu też może udać. Natomiast no, dzisiaj po prostu dobrze by było zobaczyć też reprezentację, która daje nam wreszcie odrobinę jakiejś radości, trochę takiej odwilży. Mamy dzisiaj wreszcie kalendarzową wiosnę, więc przydałoby nam się też, no mówię, podniesienie trochę tej temperatury takiej też pozytywnej wokół reprezentacji. Widać, że kibice są niesamowici, no bo jednak masz baraż ze słabym przeciwnikiem, a dzisiaj będzie prawdopodobnie komplet albo bardzo blisko tego kompletu, więc byłoby dobrze. Wiadomo, wynik jest nadrzędny. Trener mówi, że nieważne chyba nawet na którymś z vlogów. Nieważne właśnie, jak te słowa odebraliście? Tylko... Wygrajmy nawet 1-0, bylebyśmy wygrali. To jest takie trochę umniejszanie sobie? Nie, umniejszanie. Nic, no, nic wiadomo, że za rok nie będziesz pamiętał o stylu, a pamiętałbyś, jeżeli to by było jednak 0-1, a nie 1-0. Zgoda, że no, liczy się przede wszystkim wynik, choć moim zdaniem no należy się coś wreszcie temu kibicowi, należy się, sport ostatecznie i piłka to rozrywka, więc dajmy trochę, czy bardziej piłkarze, dajcie trochę nam wreszcie jakiejś rozrywki, no bo dawno takowej nie było. Nawet z tymi wyspami owczymi to przecież były męczarnie. A nie no, gwizdy, tutaj u siebie to szczególne, tak do drugiej połowy do rzutu karnego. Nie, proponuję nie wracać do drugiego roku. No ale na wyjeździe nie było wiele lepiej, gdzie tak. Patryk Peda z linii wybijał piłkę i byśmy się też już skompromitowali, bo po stałych fragmentach gry notabene z każdym mamy właściwie przeciwnikiem, nieważne od poziomu rywala, mamy ogromne problemy, więc tutaj też trzeba jest się od czego odbić. Mówisz o meczach z reprezentacji ubiegłego. Chciałbym roku. Żebyśmy tak jak kiedyś przyjeżdżało, nie wiem, no San Marino wiadomo, że to jest jeszcze półka niżej. Natomiast przyjeżdżał do nas słaby przeciwnik i dostawał lanie, a ostatnio po prostu nam idzie jak po grudzie, nawet z kimś takim, właśnie jak Wyspy Owcze. No odrobinę tego pozytywnego
wysokiego, dobrego wyniku by nam też się przydało. O, faktycznie Estonia półkę wyżej, bo Estonia gra w tych barażach, bo wygrała dwa razy San Marino i z Maltą i dlatego tutaj jest, więc faktycznie na to dzisiaj spojrzałem, to mówię, dużo im nie trzeba było. Nie, no to jest w ogóle, no tak jak mówię, tak zwany mindfuck. To nie wiem, to tak jakby ktoś grał w barażu w pierwszej lidze o awans z Ekstraklasy i by znalazł się w pucharach. No tak, tak normalnie dostajesz drugą szansę, oni dostali trzecią. No my w sumie też tam... tak trochę wchodzimy kuchennymi drzwiami, bo... Jak wylosowaliśmy tę grupę, to dzisiaj przeglądałem te artykuły. Wiesz, u nas jeszcze jest logiczny też argument. Jesteś w dywizji A. Tak, jesteś w dywizji A, więc tak. Jesteś w nagrodę. Jesteś dziadów, tak? No. Wiesz, ja bym bardziej rozumiał, że jakby gramy baraże w dywizji A między sobą, natomiast wiadomo, że no tutaj był... Tak, bo jest Estonia, nie ma na przykład chyba choćby Norwegii, tak? Norwegii z Erlingiem Haalandem, no, Martinem Odegaardem. Oni zajęli trzecie miejsce. Najbardziej poszkodowani, można powiedzieć. Więc pewnie na logikę by było też lepiej, gdyby między sobą dywizja A rozgrywała po prostu te baraże o wejście do Euro 2024, natomiast tak nie jest i no, trochę śmiesznie to wygląda, że Estonia, która jest po prostu beznadziejna, jest o dwa kroki od Euro. Jest u siebie. Ale ogólnie te playoffy też nam się trafiły tak najlepiej chyba jak mogły. Czy nie uważasz? Losowania umiemy. Rewanż u siebie był Euro. Lepszym rozwiązaniem. No tak, ale odnośnie rywala. To mogło być gorzej, no bo znaczy, Estonia chyba było, wiadomo, że to z jakiejś ścieżki wynika, tak? Już przed. No chodzi mu o finale mówię. No tam myśmy mogli. A mogliśmy trafić Ukrainę dużo, dużo gorzej. No, tak. Gdyby potoczyły się też w innych grupach inaczej, no, z byłoby ciężko. No. Z ciekawością na przykład na ten pojedynek, powiedzmy, o wyjście z grupy między Włochami i Ukrainą. Później cały ten ranking by się przesuwał drużyn, które nie awansowały automatycznie. Więc na Chorwatów mogliśmy i na Ukrainę, tak. Tak, bo Włosi... Znaczy, Chorwatów nie, bo Chorwaci awansowali bezpośrednio. Ale jakby tam oni przegrywali do którejś tam minuty. Tak, nie? Mogli spaść do baraży. Tak, i by spadli. Byliśmy wysoko z dywizji A, dlatego dostawaliśmy takich przeciwników. Gdyby nagle Chorwacja i Włosi nie awansowali z dywizji A, więc my automatycznie bylibyśmy przesuwani do innej ścieżki, więc no na szczęście tak nie było i no ta droga jest wciąż bardzo łatwa, umówmy się. Natomiast Walia w rankingu FIFA, co by nie mówić, jest o miejsce chyba wyżej. Tak, 29. Więc no to będzie, jeżeli mówimy o meczach 50-50, to ja tak odbieram potencjalnie właśnie to spotkanie, no bo wszyscy się nastawiamy, że to będzie jednak Walia. To jest taki klasyczny mecz, gdzie ja mówię, no to jest 50-50. Nie no, panowie, Andora i San Marino strzeliły 3 gole w eliminacjach, Estonia 2. No to już też, jak to zobaczymy, też mówię o czymś, to świadczy, że no jak dzisiaj w ogóle stracimy. Ale uważacie gola, też, jest... że, nie, już pomijmy na moment ten mecz z Estonią, ale uważacie, że też duże znaczenie może odegrać to, kto dzisiaj w Cardiff wygra, że jednak ta Finlandia jawi się jako taki dużo przyjemniejszy. Dzisiaj grają w Finlandii. Tak jak to wydarzy się w Cardiff, ale czy Finlandia jawi się jako taki potencjalnie jednak dużo przyjemniejszy przeciwnik? W ostatnim roku Estonia pokonała jednego przeciwnika. To była Finlandia 1-0 w meczu towarzyskim, więc też bym się nie spodziewał raczej tam niespodzianki. Nie wiem, może ten mecz wyjazdowy to będzie dla Walijczyków jakaś wielka przeszkoda. Nie sądzę. Nie grają u siebie. Walia. Tak. Walia u siebie? Nie, no Finlandia gra u siebie. Nie, Walia. Walia. Czyli tak. Walia gra dwa u siebie. Tak. Okej, myślałem, że to jest na Walia oba u siebie. Po skosie, że my gramy u Cardiff siebie, to Estonia gra na wyjeździe, a Finlandia gra z kolei u siebie, a Walia później gra finał z racji tego bonusu u siebie. No to te szanse Finlandii uważam za jeszcze mniejsze. Dobra, pozamiataliśmy w takim razie Finlandię, chociaż... Gdzie byś wolał polecieć? Do Walii. Tak? Pewnie. Sprawdzałem dzisiaj temperaturę. W Walii 14 stopni, a w Helsinkach minus 1. Natomiast dziś pewnie się tego nie spodziewamy, ale wydaje mi się, że w kontekście finału poćwiczyłbym przez te kilka dni jednak serię jedenastek. Nie zdziwiłbym się, gdyby też ona... Zresztą tu pięknie podprowadzić jedną rzecz, którą też mamy przygotowaną, bo trzeba być przygotowanym na wszystko. I ja was tutaj poprosiłem poprzez naszego wydawcę, abyście przygotowali, bo to dawno nie było takiego meczu, w którym reprezentacja Polski teoretycznie mogłaby się pojedynkować na karne, bo jeśli po 120 minutach będzie remis, to tutaj też było jakieś takie pytanie na czacie, czy jeśli po 90 minutach remis, to czy dogrywka, czy karna? Najpierw oczywiście dogrywka, później karna, ale poprosiłem, tak, was z dużą ciekawością, kogo wy byście wytypowali do tej piątki na rzuty karne, to się oczywiście też może przydać na kolejne studio, bo z Walią pewnie, czy też Finlandią te karne dużo bardziej prawdopodobne. Możemy sobie pokazać, może zaczynając od Woda.
Kolidara. Kogo byście typowali do piątki? Ostatnie rzuty karne polskie, jeśli dobrze pamiętam, z Portugalią. Od tego momentu już rzutów karnych nie rozgrywaliśmy. Wtedy na Euro dwa razy z rzędu. Najpierw ze Szwajcarią, później z Portugalią. Proszę bardzo, kogo ty byś delegował do rzutów karnych? Lewandowski, Zieliński, Świderski, Sebastian Szymański, Krzysztof Piątek. Tak, dałem zawodników ofensywnych, którzy z reguły w swojej karierze jednak do tych jedenastek podchodzą, więc mają większe doświadczenie. I od razu zaczynam od zawodników najmocniejszych, bo nawet czytałem taki tekst, nie pamiętam czy na Opcie, StatsBombie, czy na którymś z tych analitycznych też portali, czy w oparciu o statystyki tych portali, że często się miało kiedyś takie przeświadczenie, najlepszy na koniec. Natomiast często do tego najlepszego nie dochodziło, no bo wcześniej były popełniane Cristiano Ronaldo chyba 2-3 razy tak dokładnie. Nie poszedł. Cristiano Ronaldo czekał, 2012 tak się teraz nie doczekał, więc jakby analitycy tak. Najbardziej sugerują, płakał potem. Dokładnie, żeby to odwracać i najlepsi jednak na tej kolejności. Na przykład, tak. Nie wiem, Alexis Sanchez wyznaczony przez Pippo Inzagiego, to było jakieś niedopatrzenie, no bo on co drugą czy trzecią jedenastkę praktycznie marnował, nie rozumiałem Nervous, tego do końca. Ale zmierzam do tego, no Lewandowski jest chyba wyborem oczywistym, od razu sprawdzałem sobie statystyki, no to jego jest w ogóle miażdżąca. 78 rzutów karnych wykorzystał w swojej karierze. Dla mnie aż 5, więc może dlatego tak dobrze wygląda. Da tobie 5, tak? Tak. Masz tak. To policzyć? No to, a jak go rozpracowywałeś, to widziałeś jakiś taki... Tylko raz byłem blisko, jak nie robił tego na skoku. No właśnie, bo na chwilę zrezygnował. Ale próbowałeś jakoś go przeanalizować, żeby wiesz... Przeanaliśmy zawsze z trenerem, no ale jak możesz przeanalizować, jak raz strzelił w słupek chyba... Raz w poprzeczka, tak to żaden w Bundeslidze go nie złapał. Tak, on, no żaden. On się rozregulował. Zawsze chciałem być tym pierwszym. On czekał, aż się w bramkę przez chwilę czekał. Zrezygnował z tego naskoku. Natomiast no, dla bramkarza ten naskok jest praktycznie miażdżący. No, dyskwalifikacja bramkarza, bo wyskakujesz przed linię, nawet jakby się odoknął, musisz podjąć decyzję, nowe przepisy, że teraz musisz mi tą linię dotykać, nie jesteś w stanie obronić, jak on naskakuje, jeszcze patrzy do końca, bo on naskakuje, jeszcze głowę podnosi. Tak, ty już lecisz. On strzela tam i niby na ledwo leci, ale wpada. Ciężki kawałek chleba. Tak, więc, bardzo. Więc Lewandowski w całej karierze tylko z ciekawości. Od najniższych właściwie rozgrywek 9 rzutów karnych tylko Lewy zmarnował. Drugi w mojej klasyfikacji Piotr Zieliński. Co ciekawe, on tylko 7 rzutów karnych w swojej karierze wykonywał. 6-1 ma tą skuteczność. Podobnie Karol Świderski, więc stawiałem mniej więcej na tych piłkarzy, którzy do tych jedenastek podchodzili i raczej je wykorzystywali. Szymański i Krzysztof Piątek też bardzo dużo rzutów karnych wykonywał. 24 trafione, 6 zmarnowanych, więc ja raczej... To zaraz was zapytam także i wymienicie te swoje typy, ale najpierw połączymy się ze Stadionem Narodowym, bo zapowiadaliśmy udział redaktora Przybysza u nas w live, więc zaraz go zobaczymy, usłyszymy, opowie nam, co tam słychać na Stadionie Narodowym. Proszę bardzo, już z pozycji trybuny medialnej. Dobry wieczór, Radku. Czy się słyszymy? To jest ważne. Dobry wieczór. Tak, słyszymy się. To jest dobra informacja. Tak, to oddaję tobie głos. Proszę bardzo. O, najłatwiej, bardzo fajnie. No to do prowadzący, co pytanie. Odpocząć, ja tu... no to ty. Halo. Ja bym poprosił, Maćko, o ciebie jakieś pytania, bo ciężko mi tutaj na razie wyciągać jakieś daleko idące wnioski z rozgrzewki reprezentacji Estonii. Nie ukrywam, że tych przystojnych blondynów za mocno nie rozpoznaję. Natomiast Karl Hein z Arsenalu, jak zauważyliście w studiu, jeszcze bez meczu w pierwszej drużynie i nie wiem, czy się ten sympatyczny chłopak doczeka. Na razie w formie naprawdę znakomitej, bazując na rozgrzewce, a tak na poważnie, jeżeli chodzi o naszych bramkarzy, to ta rozgrzewka się dopiero rozpoczęła. Zawodników z pola jeszcze nie ma. Na środku boiska, obok dużej płachty sponsorskiej, trwał właśnie wywiad z Dominikiem Marczukiem, który, jak wiemy, nie znalazł się dzisiaj w kadrze meczowej. A poza tym co? Słuchajcie, no dach zamknięty, a więc ten deszcz, który pada dzisiaj w Warszawie, no nie będzie niestety sprzyjał naszej technicznej tikitace na boisku, mówiąc nieco żartobliwie, a tak na poważnie spojrzałem sobie troszkę na statystyki reprezentacji Polski za kadencji Michała Probierza i mam dość ciekawe wnioski, no bo z 4 spotkań w każdym mieliśmy co najmniej 60% posiadania piłki. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. I w zasadzie im gorszy wynik, tym więcej było posiadania piłki, tym więcej było dośrodkowań. To spotkanie z Mołdawią, do którego wracałem, trochę październikowe, dla nas na pewno rozczarowujące. Mówiłeś o tym wtedy, że było za mało strzałów, natomiast dośrodkowań reprezentacji Polski było aż 34. Tylko 18 celnych.
Chociaż to niezły procent, patrząc na przykład na 6 celnych dośrodkowań przy 24 z meczu z Estonią. I ciekawostka, ostatnie 3 spotkania to jest 17 strzałów. W każdym z meczu 17 strzałów, 9 celnych z Łotwą, 4 celne z Czechami, 7 celnych z Mołdawią. Zerknąłem jeszcze w notatki, więc może będzie dzisiaj okazja po raz pierwszy zaliczyć dwucyfrową liczbę strzałów. Kiedy zerkam na ten podstawowy skład, to widzę dwie zmiany w porównaniu do meczu z Czechami, czyli ostatniego meczu o stawkę. Pawła Bochniewicza zastępuje dzisiaj Paweł Dawidowicz, a Damiana Szymańskiego, jeden ze środkowych pomocników. Piotr Żeliński w tamtym meczu grał. Wygląda na to, że to może być Bartosz Slisz, ale to musicie sprawdzić. Tylko dwie zmiany w porównaniu... Nie, Piotr Żeliński nie grał w listopadzie, więc tu mamy odpowiedź. Tylko dwie zmiany w porównaniu do listopadowego meczu z Czechami. Widać jakąś ciągłość w porównaniu do meczu tego już towarzyskiego, ostatniego z Łotwą. 5 zmian, ale wiadomo, że tam skład był bardziej rezerwowy. Tam choćby Łukasz Skorupski w podstawowym składzie, Mateusz Wieteska, którego dzisiaj w ogóle nie ma, czy Adam Buksa. Jednak wydaje się, że ten podstawowy duet napastników tworzą oczywiście Robert Lewandowski, jak mówi Rafał Gikiewicz, Karolek Świderski. Właśnie rozpoczęła się rozgrzewka. Tradycyjnie przy melodii Welcome to the Jungle. Mamy nadzieję, że dzisiaj taką dżunglą dla Estończyków będzie ten stadion, bo atmosfera jest naprawdę dobra. Wśród kibiców, z którymi tutaj, wśród których spacerowałem, podróżowałem na stadion, naprawdę jest taka duża wiara, bo trudno się dziwić. 4 miesiące bez reprezentacji, to trochę można było zapomnieć, jak my się ostatnio prezentowaliśmy. Ale jak wiecie doskonale, ja nie zapomniałem, ja wcale nie jestem tutaj dzisiaj za dobrej myśli. Znaczy, jestem przekonany, że ten mecz wygramy. Natomiast nie spodziewam się wielkiej zmiany w stylu, spodziewam się delikatnej męczarni. Trochę tak jak w reprezentacji młodzieżowej dzisiaj, która długo przegrywała z Izraelem, to wyglądało naprawdę kiepsko, ale koniec końców wygrała z najniżej notowanym rywalem w grupie 2-1 i to się liczy. I też dzisiaj spodziewam się zwycięstwa, ale pięknego stylu nie. Myślę, że będziemy znowu nabijać statystykę dośrodkowań. Bardzo liczę na Nikolę Zalewskiego i liczę na te wejścia w pole karne, o których mówił Dawid Dobrasz, Jakuba Piotrowskiego, bo to jest piłkarz wysoki. On naprawdę strzela sporo goli głową. W ostatnim meczu ligowym zaliczył asystę. Też zgrywał głową przy stałym fragmencie gry i kolega zamknął to jego zgranie, więc chyba też głową strzelił zresztą w meczu z Czechami. Więc naprawdę tutaj sporo sobie po nim obiecuję. No i zobacz, tak narzekałem, że bez pytania trochę tego Krasie, monologu... Żadnych pytań absolutnie nie potrzebujesz. Ja cię tylko wypuściłem, a ty mniej więcej 3-4 minuty swobodnej wypowiedzi i żadnych kłopotów. Natomiast to jeszcze pytanie teraz do ciebie, bo ty nam tutaj trochę takiej zimnej wody na rozgrzane głowy wylałeś i trochę wytłumaczyłeś, dlaczego uważasz, że właśnie nie będzie wcale aż tak fantastycznie, ale czy ty masz jakichś zawodników dzisiaj, którym ty się będziesz szczególnie przyglądał i którzy twoim zdaniem dzisiaj też będą walczyli o to, żeby w tym finale baraży wystąpić w podstawowym składzie? Czy masz takich piłkarzy? No ciekawe pytanie. Wiesz, to na pewno wahadłowi, na pewno Jakub Piotrowski, o którym mówiłem, no bo przecież niektórzy z nas widzieli w podstawowym składzie już Jakuba Modera. W jednym z programów, pamiętasz doskonale, padła taka teza, że Moder i Piotrowski to są piłkarze podobni. Ja się w sumie z tym zgadzam. Ciekawa rywalizacja. Piotrowski pewnie też taki duży wygrany ostatnich miesięcy w reprezentacji. Niby tylko Liga Bułgarska, ale zobaczmy, ile robi gra regularna. Ważna rola w klubie, czasami z opaską kapitana. No i to się przekłada. Pewny siebie chłopak przyjeżdża. Dobrze. Myślę, że dobrze wyglądał w listopadzie. Dzisiaj też wychodzi. To samo możemy powiedzieć o Zalewskim, ale u niego zupełnie inna sytuacja, bo w dużo mocniejszym klubie niż Ludogorets Razgrad. Natomiast nie gra prawie w ogóle, a kiedy gra, to gra przeciętnie. Natomiast w pełni zrozumiałe jest dla mnie to, że dostaje kolejną szansę. Skoro ostatnio ją wykorzystał w reprezentacji, to dzisiaj pewnie on też będzie miał okazję coś udowodnić, no i powalczyć o to miejsce w podstawowym składzie. Szczerze mówiąc, choćby Janusz, wiesz o tym doskonale, że ja jestem fanem Matiego Kasza. Zawsze jestem za tym, że piłkarze z Premier League grali w podstawowym składzie, bo tak nie jest, do końca Premier uważam, League, że możemy sobie... Tak jest. Uważam, że nie do końca możemy z nich rezygnować, ale trzeba ich umiejętnie wykorzystywać. A jeżeli my tego nie do końca potrafimy, a wydaje mi się, że na razie nie umiemy dobrze wykorzystać Matiego Kasza, to absolutnie jestem za tym, żeby grali Frankowski i Zalewski. Ja jestem dzisiaj zwolennikiem tego zestawu wahadłowych. Generalnie ten skład mi się bardzo podoba, powiem wam szczerze. Pewnie Sebastian Szymański może być zawiedziony tym, że nie gra dzisiaj w podstawowym składzie. Jego serdeczny przyjaciel Kuba Piotrowski, Kaszty, tak o nim chyba mówią, wychodzi w podstawowym składzie, ale myślę, że Szymański swoją szansę może dostać w drugiej połowie. No i tyle, pewnie rywalizacja, pewnie Karol Świderski ma trochę do udowodnienia, bo jak dobrze wiecie, te minuty u niego nie są jakieś równe, to jest raz 30, raz 60, raz 35, raz 50 w klubie. Tylko jeden gol od przyjścia do Hellasu.
No i zobaczymy, czy dzisiaj to będzie taka wersja Karola, ta najlepsza, reprezentacyjna. Dopiero dobiegła końca piosenka As It Was Harry'ego Stylesa. Ja bym nie chciał, żeby to było tak jak dotychczas, żeby to było As It Was w reprezentacji polskiej, żeby to było Something New. Bardzo bym taką miał nadzieję. Jeszcze mała prywata. Uważam, że to jest absolutny skandal i to jest bez żadnej wazeliny, że taki bramkarz jak Rafał Gikiewicz nie ma chociaż jednego występu w reprezentacji Polski. Coś zrobiliśmy nie tak w reprezentacji Polski, że Giki nie ma żadnego występu, ale sprawdziłem się. Rafał, ty pamiętasz na pewno doskonale jedne zgrupowanie za Jerzego Brzęczka. 2019 rok. Wtedy oglądałeś te dwa zwycięstwa z ławki rezerwowych i na Narodowym tutaj wygraliśmy z Izraelem. Ciekaw jestem, czy pamiętasz wynik? 4-0? 4-1? 1 chyba, tak? 4-0 chyba. 4-0. Wysoki wynik. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy mnie słychać, w każdym razie. To dramatyczne. Słychać. Traciłem chyba łączność tutaj z chłopakami, przekazuję mieczowi, w każdym razie. 4-0 było wtedy, moi drodzy, i było tak. Piątek, Lewy, Grosicki i Damian Kądzior. No Damian Kądzior dzisiaj gola nie strzeli, ale wszyscy pozostali mają ku temu doskonałą okazję, więc 4-0 to chyba był w ogóle najlepszy występ kadry za Jerzego Brzęczka. Takie przekonujące zwycięstwo ze słabszym rywalem i dzisiaj bardzo byśmy chcieli powtórki. Myślę, że 4-0 po czterech różnych golach, to po czterech różnych strzelcach, to byłaby fantastyczna sprawa, więc jeżeli was już nie słyszę, to powoli będę się odmeldowywał, ale możemy się chyba jeszcze raz sprawdzić. Czy się słyszymy? Tak? Słyszysz nas? O futbolu, o muzyce, człowiek orkiestra. Radosław Przybysz prosto z PGE Narodowego. Bardzo dziękujemy. Ale słuchajcie, no ma rację, wystarczyło mnie powołać, najlepszy mecz, dwa zwycięstwa, to pamiętam jak dziś. Słuchaj, a jakby ci... I w 2019 roku trener Woźniak był na kadrze i dlatego może też jestem widzewy Łódź. Z Izraelem wtedy w ogóle dwa dobre spotkania. Czekaj, Rafał, jakbyś zrobić benefis, ostatni mecz, jednocześnie debiut w kadrze, to jest jakiś pomysł. Dostałbyś od prezesa Kulesz takie ładne tablo, tam była... Ja bym chciał taką koszulkę. No i tam będzie Gikiewicz. Prezesie, koszulka może być na nasz adres, my przekażemy. W Jagiellonii grał, no zaraz. No, znają, mają numer. Łączy was piłka, nie? Łączy nas piłka. Tak jest. Natomiast to kolory takie bardziej... Chociaż nie, sorry, Widzew też podobne. No bo chciałem powiedzieć, że ŁKS-u, ale no Widzewa... Tomek, rzuć do puszki. Natomiast jest notabene ktoś, kto być może kiedyś w reprezentacji zagra. Bo zawsze ta pozycja była bardzo mocno obsadzona. Widzę, że gdzieś tutaj było pytanie do ciebie, co sądzisz o Aleksandrze Bobku, bo to jest chyba taki młody bramkarz, który z ekstraklasy może jeszcze nam urosnąć. Wiadomo, jest Kacper Tobiasz, ale ma gorszy moment. Natomiast Bobek z Rakowem chociażby, no był moment od tego, żeby zostać bohaterem. Ostatnia minuta meczu mu to trochę popsuła. No to dziwię się w ogóle, że on w U21 jest niepowołany. Zupełnie tego nie rozumiem, ale to jest jakby inna historia. U20 też go nie ma, bo inaczej jest. W ogóle jest niepowołany. Młody ma bardzo świetne warunki fizyczne przede wszystkim. Miał super start w Ekstraklasie, jak jeszcze mnie tutaj nie było. Potem miał tam zawirowania formy, ale na tej pozycji to jest też normalne. I teraz od paru meczów bardzo dobrze broni. Po naszym zwycięstwie z ŁKS-em życzyłem mu powodzenia, żeby był zdrowy przede wszystkim, się rozwijał, ale o talencie czy o dużej karierze to będzie mówili jak wyjedzie i gdzieś w innej lidze będzie grał i coś pokaże, bo tak jak też rozmawiałem z Tobiaszem z Legii, tak no w polskiej lidze jednak masz taki moment, bardzo często za szybko już skreślamy tych młodych bramkarzy, a im trzeba dać wsparcie, bo to jest naprawdę specyficzna pozycja. Bardziej, że wiesz co, do pierwszej ligi idzie z drużyną, to jest też dla niego... Ale już nie pójdzie. Myślę, że drużyna... Z tego co wiem, to już chyba nie pójdzie. No, ale czekajcie, jak wygrają wszystkie mecze do końca, to nie spadną. No nie, ale ty to wiesz. Ale ja mówię, że... Ja bym chciał co roku grać super derby Łodzi i naprawdę wygrywać to oczywiście to też, ale taki mecz dla Łodzi, dla Ekstraklasy jest potrzebny. Takimi niestety mieli więcej takich meczów z gorszymi zespołami niż Raków, gdzie trwonili jednak w końcówkach te punkty. Będzie im pewnie trochę brakowało i będą tego pewnie żałowali na koniec, bo będzie ciężko im się wydostać. Natomiast niewątpliwie ciekawy obok Tobiasza, tak byłem ciekawy właśnie ze względu na to pytanie na czacie. Bramkarz, który pewnie z ekstraklasy za moment wyjedzie. Podobnie pewnie zresztą jak Tobie. A co z tymi karnymi? Bo nie jestem ciekaw, to idzie. No właśnie, bo Tomek dał listę, nie wiem, czy to była moja lista. Ale zanim twoja lista, to jeszcze informacja o partnerze naszego programu, którym są telewizory Samsung oraz Media Expert. I przypominamy wam o naszym wspólnym konkursie. Szczegóły znajdziecie na
naszym profilu na Instagramie. Tam bardzo serdecznie zapraszamy. Maciej, to jeszcze jeśli mamy kącik Ekstraklasy, to dzisiaj kolega Rafała z golem przed chwilą widziałem. Ciganix na 1-1. Jak mamy kącik Ekstraklasy, to ja nie chciałbym ci... No, widziałem golizadek z kontuzją. To jest po prostu nie. Ale golizadek chyba... Ale kradzi się kadra, został. Bobek wjechał, to mi się... Dobra, to wiesz co, już nie o golizadek tak, może, a nie, Rafał. I twoja piątka na ewentualne rzuty karne. Poprosimy taką grafikę, bo chyba też na jej wywołanie... Czekasz chyba, że z pamięci możesz... No nie, no lewego dałem na pewno pierwszego, bo uważam, że najlepiej wykonuje rzuty karne. Ja poszedłem takim schematem, że tak, 120 minut musimy grać, czyli Grosik wejdzie na boisko i strzeli na świeżości karnego, też się wykonuje w polskiej ekstraklasie. Seba Szymański też wejdzie na boisko, bo potrzebujemy świeżej krwi, jeżeli by były te rzuty karne i też wykonywał rzuty karne, bardzo dobrze ułożona lewa stopa i podejdzie na pewno do tego karnego. Zieliński, tak jak powiedziałeś, nie strzela wielu, ale ma naprawdę bardzo dobre uderzenie. Realowi Madryt nawet strzela. Tak, i zamknie oczy, czy uderzy taką bez rotacji, będzie bardzo ciężko obronić. No i Krzysiek Piątek, który wykonywał i w Polsce karne. Świdorskiego pewnie, nie? No dlatego, ja nie znam jeszcze składu, bo jechałem do Warszawy, ale, no, ale dlatego tak to wszystko ułożyłem. Teraz możesz dopowiedzieć. I Krzysiu Piątek, tak jak tutaj Włodar uważa, strzela karne i w Turcji, i strzelał w Polsce. Dokładnie. Więc, i we Włoszech też. Tak, bardzo dobrze prawa noga ułożona, też robi naskok czasami, patrzy do końca, więc uważam, że to piątka bardzo dobrze wykonujących rzuty karne chłopaków. Nie konsultowaliśmy, natomiast nie. Cztery z jedna jest tego różnica, u ciebie był Siderski, a u tak. Rafała Kamil Grosicki, to może przejdziemy... No bo Siderski nie będzie już, zostanie zmieniony, no. Dokładnie, tak. Dokładnie. No wiesz, on tutaj już przewidywał jakby scenariusz całego. Zapytaliście się po 120 minutach, a nie po 90. Na logikę moja była niesprawdzona, no bo trzech napastników do piątki strzelających, no raczej jest to niemożliwe. Chyba, że taki scenariusz, że gonisz 0-2 i musisz rzucić wszystkich ofensywistów. Manchester United z Bayernem Monachium. Proszę bardzo, w takim razie poprosimy o piątkę Janusza. Nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy ona jest podobna, Janusz, czy nie. Podejrzewam, że Robert Lewandowski się mu powtórzy. I Wior tylko dlatego, bo nie będę mówił o zaletach Lewandowskiego i Zielińskiego. Tu koledzy już powiedzieli w bardzo uczonych słowach o tym, co oni potrafią. Szymański wiadomo. Kiwior dlaczego? Bo lubię piłkarzy z obrony, którzy strzelają karne tak a mało aż przerywają siatkę. Jest w formie, jest bardzo pewny siebie. Dokładnie. Więc lubię, jak stoper podchodzi do piłki, bo wtedy nie kombinuje, nie ma naskoku, nie ma jakichś balansów, nie ma tańców. A Krosicki, wiadomo, jako specjalista, chociaż... podcinka w razie czego tak. Chociaż tu kolega Dobrasz mnie wspomoże, karnego w lidze ostatnio... Nie strzelił, kim to było? Grosicki nie strzelił w meczu Zagłębiem. Zagłębiem, w lewym bramkarza po ziemi. Tak nie w stylu Grosika, nie? Ale poza tym wszystko się zgadza. Teraz trafił z Dziekońskiemu z Koroną Kielce, chociaż miał Ksawier to na ręce, ale no Grosik to trafił i zaczęła powoli grawe straty. Swoją lewicą tam przerwie siatkę, jeśli dostanie taką szansę. A nie dostanie, bo wygramy w normalnym czasie. Ale dziwię się, że nikt nie wrzucił własnego nazwiska. To się ty wrzuciłeś? Tak. To zaraz zobaczymy. No to dawaj. Chyba, że zapomniałem, że też nie wrzuciłem. Zaraz dawaj twoja piątka, ale was też oczywiście na czasie zapraszamy do swoich typów. Kto mógłby, oczywiście spoza tych najbardziej oczywistych piłkarzy, czyli Lewandowski i Zieliński, bo oni się powtarzają. Powtarza się także Kamil Grosicki, ale może macie jakiś taki nieoczywisty typ, kto mógłby podejść do... Jest gość, który w ligach top 5 regularnie strzela karne i nikt go z was nie wrzucił. No to zaraz odkryjemy karty Dawida Dobrasza. Zostawcie oczywiście jeszcze łapkę w górę i suba pod... To jest proszę prawda. Bardzo. Eksportuje się. Teraz gorzej, jak ja nie dałem Frankowskiego, ale chyba dawałem. Tak mi się wydaje. Tak. Jako drugi nawet właśnie. O mój Boże. Też mi się od razu to skojarzyło. Jakub Moder kiedyś derby Poznania chyba, nie? No, słuchaj, no Jakub Moder jak wejdzie, to on akurat o kwestii ułożonej nogi, to też co do tematu strzałów z dystansu, więc w to wierzę. Piątek, no bo wydaje mi się, że spokój, no Zieliński jako ostatni, no bo jeśli gość ma 86 meczów w kadrze, dzisiaj 87, to powinien unieść tę presję, więc to jest moja piątka, aż rozmawiamy o karnych, bo nasi różne akcje potrafią wywinąć. Rozmawiamy sobie też szczerze, tak? Kto ewentualnie mógłby strzelać z Walijczykami, bo przecież ta kadra meczowa będzie podobna. Ci kandydaci też mniej więcej wejdzie, tacy sami, obstawiam. Więc to niekoniecznie tylko pod Estonię, tylko generalnie tak. Tak, więc tak, tak bym to widział, no bo Frankowski miał mega serię, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale o tym się dużo mówiło we Francji. Nie lubicie obrońców, nie. Znaczy, wiesz co, Janusz, myślałem o tej obronie i tak nie wiedziałem, kogo dać, szczerze mówiąc, z tej obrony, bo może Kiwior faktycznie, ale zawsze pamiętam... Nie widzę. No. Trener mi mówił, że lewonożni tak do karnych zawsze to mi jakoś... Idąc kluczem, że wiesz, wahadłowi są przeważnie najczęściej zmienianymi zawodnikami, no to nie wiem, czy Franek po dzisiejszym meczu
Jeszcze miałby 120 minut. Ale wiesz, 4 razy 90 u Michała, więc to też tym kluczem poszedłem, że jak już będzie dogrywka, teraz gdzieś te zmiany. Nie, o czym w ogóle mówimy? Na inny temat. Dobra. Ale to się robimy tak, to taki quiz. No. Ale Rafał, do ciebie pytanie, umiejętności strzelania, czy to co... Strzelania, tutaj? Umiejętności strzelania, ale też głowa. No to nie jest konkurs rzutów karnych, brak umiejętności. No jeżeli masz umiejętność strzelić dobrze, bramkarz ma zerowe szanse na obronę karnego, ale to też jest element, który lewy wszyscy ćwiczą. Nawet ja powiem szczerze, z Bartkiem Pawłowskim zostaję przed każdym meczem piątkowy trening, czyli dzień przed meczem. Strzelamy dwa karne. Zawsze się mnie pyta, jak lepiej, jak trudniej dla bramkarza. Ustalamy róg, wie, że tam idę. I po prostu ustalamy, na jakiej wysokości uderzyć tak, żeby inny bramkarz tego nie obronił. Więc no, nie ma elementu w piłce, którego nie musisz trenować. A fajnie na czacie... Okay, czyli on nawet specjalnie już sobie wybiera róg, w który ty pójdziesz, tak, ale żeby tak strzelić, że nawet jak pójdziesz, to tak, tak, to tak, tak trenujemy przed każdym meczem, dzień przed meczem i umawiamy się na róg. Wiem, jak on uderzy i po prostu idę na maksa, żeby zobaczyć, jak inny bramkarz z zasięgiem po prostu jest w stanie tu piłkę sięgnąć, czy nie. A rozpoznanie rywali? Kto ci to, trener Woźniak? No to mamy, tak, pliki. No, no pliki to dzisiaj dostajesz. To już jest norma. Teraz to tak? Jest norma, kiedyś tego nie było, teraz na bidonie naklejony, dostajesz na WhatsAppie filmik i oglądasz stałe fragmenty gry, 1-1, rzuty karne, wszystko masz przeczytanego. No jak jest fachowiec, to tak. Fachowiec się tym zajmuje. Z tych nieoczywistych, Nikola Zalewski właśnie. Ostatnio strzelał decydującego faktycznie po raz swoje Nordem Lidze presję, bo to Europy. Było, jakby nie trafił, to mogło być papa, ekipa De Rossiego, tam by dalej był mecz, więc Fair Nordem. Duża sprawa też. Frankowski, nie wiem czy nie w tej samej, nie trafił w tym samym tygodniu on nie trafił, a Zalewski akurat wykonywał wtedy tę serię 11 i trafiał. To bodajże był ten sam tydzień, tylko że jeden w Lidze Mistrzów, a drugi w Europy. Lidze Europy. Tak jest. Z takich nieoczywistych jeszcze tutaj od was propozycje. Bednarek, tutaj doświadczenie, tak jak się odwoływałeś do wielu meczów Piotra Zielińskiego, Matikasz i teraz Romańczyk, o ile oni się pojawią na boisku, czyli takie no pójście zawodników, którzy dużo widzieli, dużo przeżyli i to są wasze propozycje. Natomiast cały czas to takie lekkie przymrużenie oka na Estonię. Raczej nie będą potrzebni, bardziej może na wtorek i wtedy w rywalizacji z Walią albo Finlandią, bo tak jak Tomek... Ja rozumiem, że ta piątka dotyczy dwóch meczów, nie? Tak, tak, oczywiście. Chyba, ale jeśli będziesz chciał dokonać jakichś korekt przed wtorkowym studiem, to myślę, że redaktor Dawidowicza będzie prowadził, pozwoli na taką roszadę. O, jeszcze Bartosz Sliszon chyba w Legii też strzelał przy okazji i rzutów karnych w Pucharze Polski Midtjylland, i chyba? Przy okazji Midtjylland i nie wiem, czy nie też Super Pucharu Polski. Więc tych kandydatów całe mnóstwo, ale biorąc pod uwagę, jakie to były emocje i ze Szwajcarami, i z Portugalią, to nie wiem, czy serce w polskich kibiców są gotowe na to, aby... Ja czekałem na karne widzę Wisła, no się nie doczekałem, ale nie będziemy chyba do tego wracać. Żeby... My... Po 90 nie minutach. Ja czekałem, żeby po 90 minutach do szatni wejść, wykąpać. O ilu? Bo tam 120, no, 115 chyba graliście. 104 minuta, tak. Ale jakby no, żeby w regulaminowym czasie gry pójść do szatni, wykąpać się, wsiąść do autobusu i pojechać do domu. Nie broniłeś w Ekstraklasie chyba jeszcze karnego w tym sezonie? Broniłem. Broniłeś? No, grzywkę ułożyłem dla zawodnika Śląska Wrocław. A, Śląsk Wrocław. No, ale już nie mówmy o tym. No, zapomniałem. Zostawmy to, jak mawia prezes Boniek. Dobrze, panowie, być może zaraz jeszcze pojawi się jedna niespodzianka dla was, ale to łapkę w górę możecie zostawić i jedno łączenie z Narodowego, ale zobaczymy, czy nam się uda. Natomiast ty, Rafał, trochę ten temat już wywołałeś, takiego mocnego wejścia w mecz. Z jednej strony bardzo duża stawka, a z drugiej jednak taki rywal wyraźnie słabszy. No ale to też w ostatnim czasie często tak było, że duża stawka usztywniała reprezentację Polski. Wy się bardziej spodziewacie takiego właśnie ostrego wejścia w mecz, ataku, od razu 3-4 sytuacji w pierwszym kwadransie, czy bardziej takiego, okej, zagrajmy na spokojnie pierwsze 5-10 minut, uspokójmy nerwy i dopiero później zaczniemy. Czy takie zameldowanie się na dzień dobry rywalowi, pokazanie, okej, z kim wy macie do czynienia i gdzie gracie? To jeśli mogę zacząć, to ten mecz z Łotwą taki był właśnie, bo jeszcze sobie sprawdziłem, no do przerwy 13 sytuacji bramkowej, 8 strzałów na bramkę, no to jest coś, co chyba powinno się powtórzyć. Tam prowadziliśmy 1-0 po bramce Przemka Frankowskiego i chyba tego sobie wszyscy tego oczekujemy, żeby ruszyć i od razu ten mecz ustawić i no nie chcę mówić, że myśleć potem o tym, co we wtorek, ale też dać sobie trochę pewności siebie, bo jednak gdybyśmy wygrali nawet w takim stylu kiepskim, to będzie znak zapytania w tej drużynie. Kurczę, no nie poradziliśmy sobie ze Estonią albo ledwo co w tym wypadku i teraz idziemy na trudny wyjazd, więc taki kiełbasy do góry, jak to mówią. Takie niewinne pytanie, kto sędziuje mecz?
Słoweniec, tak? Słoweniec. On sędziował na mecz Polska-Albania 1-0. Wygraliśmy tak, wygrany. Ten mecz u siebie z Albanią 1-0. Ale... Na Stadionie Narodowym. Zresztą tam mamy pasę 7 meczów bez porażki na Stadionie Narodowym. Już mówiłem, miałem przyjemność trenera Probierza z trenerem Probierzem pracować. On zawsze mówi, że te pierwsze 10-15 minut pokażmy, że gramy u siebie, gramy w domu. Pierwsze... I zawsze było przyostrzyć, lekko tam po Achillesie skromno zameldować się. Tak. I uważam, że no to jest jedyny sposób, żeby dzisiaj to w Estonię stłamsić, przestraszyć lekko i naprawdę narzucić swój styl gry. No z Mołdawią tego zabrakło moim zdaniem. Właśnie tam jakieś kunktatorstwo się wdało. Nie, i Czesi i Wyspy Owczej, Mołdawianie. Oni nas ruszyli. Oni nas zaskoczyli, mi się tak wydaje. Nie powinno tak być. Ale dzisiaj nie, no nie spodziewam się tego. Spodziewam się wysokiego pressingu. Estończycy będą musieli długo piłką się ratować i uwalniać, a my będziemy ją zbierać i rozgrywać. Oto sędzia dzisiejszego spotkania, pan Slavko Vincic, czyli tak jak Dawid mówiłeś, Polska-Albania 1-0, ten mecz, który wygraliśmy w końcówce rok temu. Ostatni mecz, w którym grał Bartosz Salamon. Pytanie znowu do ciebie, Rafał, takie czysto piłkarskie, bo dużo mówił Michał Probierz o stałych fragmentach gry, że straciliśmy po tym gole, że nie wykorzystywaliśmy tych stałych fragmentów. Te trzy dni, które miał Michał Probierz do dyspozycji, da się coś ciekawego przygotować przy stałych fragmentach, czy to jest trochę za mało czasu? Myślę, że trochę za mało czasu i bardziej jest wtedy skupienie na tym, gdzie dostarczyć piłkę, kto ma w daną strefę wbiegać, bo na rozgrywanie, podnoszenie rąk, x, dwie ręce, no myślę, że nie ma na to czasu. Jest czas na to, że jak stoimy w obronie, kto na danej pozycji, kto atakuje piłkę, kto stoi na 16, a w ofensywie jak kto ma dostarczyć futbolówkę i po prostu kto wbiega w danym momencie w strefę, kto zamyka, kto idzie na przedłużenie, kto wyciąga na krótko, jak rozegramy. No tego jest naprawdę dużo do nauczenia się, więc myślę, że przez trzy dni na pewno nie było czasu i bardziej to będzie dostarczenie dobrej futbolówki, wbieganie w strefy, wyblokowanie może kogoś, bo jednak teraz w futbolu te stałe fragmenty, wyblok jest bardzo, bardzo skuteczną metodą na to, żeby wyblokować tego najlepiej grającego głową i w tą strefę posłać futbolówkę. Wyjątkowo mamy dużo czasu do wtorku. Generalnie jakby jednym z takich pogrubionych gdzieś punktów na tablicy, co jest do poprawy przez Michała Probierza w reprezentacji Polski, no to ja podkreślę jeszcze raz, to są te stałe fragmenty gry. My absolutnie beznadziejnie broniliśmy w ostatnich czasach piłki dośrodkowywane, czy to ze stałych fragmentów typu rzuty rożne. W każdym meczu sprawiało nam to gigantyczne problemy. Jeszcze za Fernando Santosza, no przecież przypomnijcie sobie mecz z Czechami, jak wyglądał. Wszystko, co leciało na głowę. Paulo Sousa, Euro 2020, Słowacja. Pole karne, Słowacja. Wszyscy mówili, że trzeba pilnować Milana Skriniara, no kto trafił właśnie po dośrodkowaniu Skriniar. Ale później było coraz gorzej. Mołdawia ze stałych fragmentów gry, Czesi ze stałych fragmentów gry, Wyspy Owcze prawie ze stałego fragmentu gry. To często wynika, Tomek, gry. Dzisiaj też rozmawialiśmy akurat na treningu Widzewa. Ale wiesz, to wszystko były indywidualne błędy. Tak, to chodzi o to też, jakich zawodników masz. No, jak mieliśmy Kamila Glika, czy na przykład Pazdana, to jest dwóch zawodników, którzy wkładają głowę tam, gdzie ktoś się boi nogę włożyć. I on nie kalkuluje, idzie na 100% na piłkę. Stojąc strefą, naprawdę nie ma tej takiej odpowiedzialności jeden na jeden, bo nikt nie tak to dostajesz numerek, tak, od trenera od stałych fragmentów i kryjesz 18. Stojąc strefą, niby stoi w danej strefie, piłka cię przelatuje, ale nie możesz się wyłączyć. Musisz nadal śledzić, musisz się obrócić, musisz być aktywny, biodra skręcić, obserwować futbolówkę, więc to wszystko zależy, jakich masz zawodników i nie porównywałbym na przykład Kuby Kiwiora w grę w powietrzu do Kamila Glika. Natomiast nie ma o czym mówić. Coś trzeba z tym zrobić. Oczywiście, dlatego bo generalnie ja się jakby stałe fragmenty gry, to nie wiem, to był już, kurczę, nie pamiętam, Mundial 2018 albo kolejny turniej z udziałem Anglików, chyba Euro jednak, gdzie Anglicy 80% swoich goli zdobywali właśnie po stałych fragmentach gry. Tak mieli to wszystko rozpracowane przez Garetha Southgate'a, tam chyba jeszcze... Oni zrobili taką specjalną analizę w ogóle, w jaki sposób reprezentacje zdobywały czy Mistrzostwo Europy, czy Mistrzostwo Świata. Wyszło im tak, nie chodzi wcale o efektowną grę, chodzi o to, żeby grać na zero z tyłu, żeby mieć dobre stałe fragmenty i tym się kierowali banalne jakby w budowie. Bardzo szczelna obrona. Taką, jaką my mieliśmy chociażby właśnie na wspomnianym Euro 2016 z Glikiem i Pazdanem, ale jednak ogromna też skuteczność wykorzystywania
tych martwych piłek. Piłek no my tak zrobiliśmy awans z Unionem Berlin. Graliśmy do zera 15 razy i 16 razy strzeliliśmy ze stałego fragmentu gry. Trimmel, reprezentant Austrii, naprawdę, trenowaliśmy to, że skupiał się, w dany punkt miał wrzucić piłkę i po prostu jedna, druga, trzecia, palił czwarta, piąta strefa biegli. Po prostu to była taka powtarzalność. Tak samo Sebek Mila za czasów Śląska Mistrzowskiego. To samo mieliśmy Celebana, mieliśmy Fojuta, mieliśmy Darka Pietrasza. Ale mówisz o wykonawcach stałych fragmentów gry i od razu mi się przypomniała taka wypowiedź Mauricio Pochettino, którego ostatnio pytano, dlaczego Chelsea nie strzela ze stałych fragmentów. On zwraca uwagę, że możesz ćwiczyć bardzo dużo, ale jak nie masz dobrych wykonawców, takich ludzi, którzy potrafią piłki, kopnąć. No, Maciej, no, jak nie dostarczysz piłki, właśnie, czy my mamy takich w reprezentacji? Ale Legia ma na przykład Josue, nie potrafi 140 razy zrzutem z tego. Sztab Gareta Southgate'a analizował też amerykańskie sporty, jak grać na przykład, jak grali auty w koszykówce, w trójkątach. I oni też potrafili po prostu rozgrywać stałe fragmenty gry na małej przestrzeni, biorąc, powiedzmy, czerpiąc, inspirując się, bo to się nie da oczywiście jeden do jednego, nie oszukujmy się, właśnie z amerykańskich sportów przekładali te stałe fragmenty. To jest broń obosieczna. Bo zmierzam tylko do tego, że to jest coś, co możesz w tak krótkim czasie, mimo wszystko, tak jak karne, będziesz to piłował, to na pewno się poprawisz. No, nie, musisz chyba Tomek. Oni to robili na przestrzeni na pewnie 2-3 lat, a nie... Ale zgrupowania przedturniejowe, takie tydzień, 10 dni, co? Możesz sobie kilka... To dopiero mi się wydaje, że mając 3 dni, to jest na pewno dyskusja z trenerem stałych fragmentów gry. Kto się czuje w tej pierwszej linii dobrze, silnie, jakby w swoją strefie? Kto w wybloku się dobrze, a w ofensywie kto dorzuca? Kto woli zamykać? Kto idzie na pierwszy ogień? Bo tak jak powiedzieliście, jak będziemy mieli zgrupowanie, to wtedy masz czas, żeby się tym zająć. No przecież 3 dni. No do wtorku na szczęście jest trochę czasu jeszcze, że teraz zazwyczaj ten cykl zgrupowania graliśmy czwartek, niedziela, piątek, poniedziałek. No to tak zawsze... Ale to jest błogosławieństwo te 4 dni. Jutro masz dzień pomeczowy, w poniedziałek lecisz, czyli zostaje ci sobota i niedziela. No zawsze jeden dzień lepiej, zawsze będziemy dzień. Mieli więcej czasu, o czym więcej. Oby. Tak jest. Informacja i ciekawa oferta od sponsora reprezentacji Polski, czyli firmy STS. Jest to kurs 200 na wygraną Polski w meczu z Estonią. Do wygrania jest 400 zł za postawione 2 zł, jeśli zakład wejdzie, czyli biało-czerwoni triumfują w regulaminowym czasie gry. Szczegóły akcji znajdują się oczywiście w linku w opisie naszego programu. Jeszcze takie ciekawe zestawienie wam na koniec naszego programu pokażemy. Zestawienie bardzo mało optymistyczne. Natomiast mecz o wszystko to jest coś, co polski kibic zna bardzo, bardzo dobrze. A redaktor AbsurdDB, który pisze na Weszło, przygotował takie właśnie ciekawe zestawienie meczów o wszystko reprezentacji Polski. Tu są różne mecze i grupowe, i eliminacyjne, i w fazie pucharowej dużych turniejów. Natomiast takie mecze, które ale wysokie nazwy, duże wszystkim, drużyny. W których porażka eliminowała reprezentację Polski. I dzisiaj. Co? Czy to turniejów, czy po prostu nie pozwalała awansować na duże turnieje. Panowie, to jest jedno zwycięstwo ze Szwedami. Nie, ale to są rywale. Tutaj... To jest poważni. Poważne wszyscy. Mówmy o dwóch systemach walutowych, jakby w misiu powiedzieli. Słuchajcie, ostatni raz mecz otwarcia roku wygraliśmy 5 lat temu z Austrią 1-0 2019. Tak, to mieliśmy z tym problemem, więc liczę, że dzisiaj... No ja wiem, że w piłce to jest... Skala rywala i po prostu historycznie... To są z reguły turnieje finałowe i mecze fazy grupowej. Natomiast ja rozumiem, co tutaj autor też miał na myśli. Czy w tych kluczowych momentach, gdzie ten jeden mecz jest absolutnie najważniejszy, czy podejmowaliśmy rękawice i nam się udawało po prostu wyjść zwycięską ręką. No jest niestety, z reguły przegrywaliśmy. Szwecja, dopiero ten baraż to było mocne takie przełamanie. Natomiast no jednak to był rywal, no bo nie mówimy o Francji, to jest jakby jasne, nie mówimy o Hiszpanach i tak dalej. Natomiast Szwecja jeszcze na Euro 2020, no to już był rywal z naszej półki, a my się jednak tą, no, zaczęliśmy ten mecz absolutnie katastrofalnie. No, pierwsza akcja, dostajesz od razu gong w nosa, tam Kamil Jóźwiak popełnił błąd, zresztą też jak w pierwszym meczu, ale wtedy chyba na spółkę z Bartoszem chyba Bereszyńskim tam został objechany bardzo mocno, więc no, dwa takie krytyczne akurat błędy tego piłkarza ze Słowacją i Szwecją i to nas bardzo, bardzo dużo w tym turnieju kosztowało, no bo umówmy się, ta grupa też była do wyjścia, a niestety znowu się nie udało.
teraz postraszyliśmy, to za moment pokażemy coś bardziej optymistycznego. I takie zestawienie składów reprezentacji Polski, a także składu reprezentacji rywali. I jak to wygląda klubowo? Czy co zaprezentował Cezary Kawecki? Arsenal. Tak, Arsenal w bramce, ale to tak ołówkiem Arsenal U23 trzeba by dopisać w przypadku reprezentacji Estonii. Znaczy jest zapisany do Arsenalu, ja to tak nazywam. No tak, ale nie zagrał nigdy dorosłej drużynie. AS Roma to i Sound Pauli, ale ta AS Roma to też nie za bardzo podstawowy skład. Sound Pauli to jest drużyna z drugiej Bundesligi. To jest jedyny piłkarz z Pauli, który mógłby u nas gdzieś liczyć. Na ale on jest niezły. Tak. Ten piłkarz jest niezły, no ale no, na 11 jeden czy dwóch niezłych, no jednak przy zestawieniu będzie starczy. No, my z Wodarem pojedziemy na stadion Arsenalu, to tam gdzieś obok możemy usiąść tego bramkarza, myślę. No nie no. Ten klub Kalev z Estonii, to jest, pod nim kryje się ciekawe nazwisko, bo to jest Ragnar Klavan, który kiedyś grał w Liverpool, ale nigdy tam nie był wiodącą postacią, nigdy nie był kimś na miarę Virgila van Dijk'a, ale kilkanaście meczów w Liverpoolu zagrał, teraz już wrócił do Estonii. Jeśli moglibyśmy jeszcze na momencik pokazać to zestawienie klubowo w kontekście reprezentacji Polski wygląda, bo to w sumie ciekawsze. Juventus, Arsenal, Southampton, Hellas, Verona, AS Roma, Napoli, Udogorec, Atlanta United, Lons, Barcelona i Hellas. Trzeba powiedzieć, że naprawdę spoglądając na kluby, to całkiem nieźle. Dobre ligi. Zawsze jak patrzymy po klubach, to wygląda u nas to nieźle. Jest okej, okay, gdybyśmy... Porażę. Wiesz, zestawiali... Brakuje ci Realu Madryt, co to jeżeli my? Byśmy zestawiali kluby, to tak naprawdę moglibyśmy tutaj się pokusić o jeszcze mocniejszą jedenastkę. Właśnie Mołdawii, tak? Wiesz, gdybyśmy paru jeszcze... Aston Villa może... No, Aston Villa, Brighton. Jakbyś zamienił Udogorec na Brighton jest, i... No ale jest to Milik, tak? Lons na Aston Villa, to... No tak, więc my tutaj jeszcze... I jeszcze Milika do ataku. Tego power rankingu klubowego tutaj nie ustawiliśmy na... I kogo z polskiej ligi ekstraklasy nie ma. No właśnie, ja bym Jagiellonię dodał za... No to Jagiellonia bym... No w gazie, obstawiana było, no. Według rankingu Elo... Pewnie by się kilku jeszcze tutaj, kilka klubów dało podmienić, żeby była to jedenastka najmocniejsza, no ale te flagi czy loga, herby klubowe ostatecznie nie grają, ma być drużyna. Ale z mniej optymistycznych, jak już tak rzucamy statystykami i to została mi jedna w głowie, że no wreszcie przydałoby się też zgrupowanie, na którym my dwa mecze z rzędu wygrywamy, no bo taki cykl to było 2,5 roku Souza, temu, 2022 rok, gdzie my wygraliśmy najpierw z San Marino, a później nieznacznie z Albanią 0-1 po golu. No i to co Radek powiedział, jak ja byłem, no nie zapominaj. Więc my takiej powtarzalności... 2019. Lucky tough tak zwany. My takiej powtarzalności, jeśli chodzi o zwycięstwa, no nie mamy już naprawdę bardzo, bardzo długo. No nie przytrafia nam się po prostu, żebyśmy zamykali zgrupowania dwoma zwycięstwami, a wiemy, że w tym akurat konkretnym nam coś takiego jest potrzebne, żeby zameldować się w czerwcu na Euro w Niemczech. To na sam koniec jeszcze taka najbardziej optymistyczna statystyka, jaką możemy pokazać, chyba i grafika, którą mamy przygotowaną, czyli te mecze reprezentacji Polski z rywalami spoza czołowej setki rankingu FIFA. O tym też już wspominaliśmy sobie przy okazji wcześniejszej dyskusji, jak to wyglądało. 7 ostatnich meczów, bo to takie spotkania, które powiedzmy w ostatnich latach były rozgrywane w domu. Łotwa 2-0 to ten mecz w zasadzie ostatni reprezentacji Polski. Mołdawia, ten niechlubny bardzo remis, który bardzo przeszkodził też w bezpośrednim awansie. Bo tam można było zwiększyć wyraźnie szanse na to, że z grupy wyjdziemy i już będziemy sobie grali teraz towarzysko. Wyspy Owcze 2-0, San Marino 5-0, Andorra 3-0, 2-0 Łotwa, 4-0 Litwa. Zobaczcie, jak lajtowo, tak powiem, odebraliśmy generalnie ten remis z Mołdawią. Jaki poziom oczekiwań po tej grze w ostatnich tygodniach czy miesiącach był wokół reprezentacji Polski, że to właściwie tak przeszło, wydaje mi się, z jakąś nawet dozą akceptacji, że nie było jakiegoś takiego wielkiego szaleństwa, też pewnie dzięki temu, że to był nowy selekcjoner. Normalnie no przecież powinna rozpętać się tutaj jakaś gigantyczna burza i trzęsienie ziemi, a wydaje mi się, że no Michał Probierz dostał tak duży kredyt zaufania, że ta krytyka po tym spotkaniu jednak była taka, powiedziałbym, umiarkowana. Michał Probierz mówił, jakie XG, wypracowaliśmy ile strzał. Maciek, a ja chciałem ci podziękować, że nie pytasz o typowanie, jaki wynik wpadnie w tym no momencie. Słuchajcie, Słowenia, która idzie na Euro, przegrywa z Maltą właśnie. Wielkie dzięki. Tylko, że ze względu na to Mołdawię, Tomek, to my tak trochę...
obawiamy się tej Estonii dzisiaj, tak nie mi się wydaje. Tak, tak. Żebyśmy ich dmuchnęli 4-0 czy 5-0, to dzisiaj w ogóle cały... nikt by nie mówi, że lekceważymy Estonię. No, ale tak, taka jest prawda. No, bo jak patrzymy na te 19-1 przyzwyczajeni do jesieni, bramek, to ja uważam, że się też strzelimy 4-5 bramki, to wygramy. Tylko, że... cały rok naznaczony z... Dokładnie. Rafał, wiesz, no, to Mołdawią. Nie, ale to prawda, to prawda. Nowy rok, nowa reprezentacja. Czy dmuchniemy Estonię? To jest bardzo poważne, poważne pytanie. Dmuchniemy, my ją zdmuchniemy. Na to pytanie poznamy. Taką pogodę łatwo oby około godziny 22:30, a nie później, oby dzisiaj strzelcy rzutów karnych nie byli ludzie potrzebni. Dawid Dobrasz, meczyki. Do zobaczenia. Salaj meczyki, Rafał Gikiewicz, Widzew i Tomasz Odarczyk również meczyki. Widzimy dziękuję się bardzo. Oczywiście tuż po ostatnim gwizdku i co? Na nich po prostu. Do zobaczenia.